Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po przerwie. I tak, zakończyliśmy sprawozdanie wójta gminy Zagrodno w okresie międzysesyjnym i bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania, jakieś uwagi do tej informacji? Jeżeli nie ma, dziękuję, uważam informację za przyjętą. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Informacja o bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie. Bardzo proszę, czy pani wójt coś na ten temat nam powie, czy... Proszę włączyć mikrofon, pani wójt. Panie Przewodniczący, nie wiem, jakich informacji Pan oczekuje i kogo Pan zaprosił, bo nie widzę nikogo z Ośrodka Zdrowia, więc chyba nie został zaproszony. Ośrodek Zdrowia działa, z takich informacji, które ja wiem, są zespół lekarzy się powiększa, zespół zasilił, nowy lekarz, niestety nazwiska lekarza teraz nie pamiętam, nie jestem w stanie przytoczyć. Została podpisana umowa na zakup sprzętu, który Ośrodek Zdrowia wnosił. Wiem, że są w trakcie procedury. No i tyle. Wiem, że deklaracje nowe spływają, więc zaczyna się ta historia troszeczkę odwracać, pacjentów zaczyna nam przybywać, wyniki finansowe są dobre. No, z takich ogólnych informacji, jakie mogę udzielić, no to jest chyba wszystko. Szanowna Pani Wójt, nie ja oczekuję informacji, tylko mieszkańcy oczekują. Informacji to jest jedna rzecz. A druga rzecz, bardzo proszę, Pan Stanisław, Radny Stanisław Olechowski. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado. No Pani Wójt, no ja nie wiem, co to znaczy w Pani opinii i ocenie, że ośrodek działa. W czwartek, piątek nie ma lekarza, no to jak on to działa? No nie działa. No cały proces już trwa od 7 lipca, mamy już luty, koniec za chwileczkę będzie, no i dalej cały czas mamy te problemy z ośrodku zdrowia. No nie wiem, kiedy to się zmieni. Pani mówi, że już jest więcej umów, że więcej zaoptowane są lekarze, a 2 dni jest bez lekarza, Pani Wójt. Nie mam takiej informacji, żeby były 2 dni bez lekarza. Jeżeli Państwo oczekiwaliby wyjaśnień w tym zakresie, należało zaprosić Panią Kierownik Ośrodka Zdrowia. Nie wiem, czy nie dostała zaproszenia, czy go nie przyjęła, czy w ogóle do niej nie zostało wysłane. Ja takich informacji w temacie tego, że lekarza nie ma, czy w czwartek, piątek, nie mam. Wiem, że lekarze przyjmują, wiem, że przyjmuje 3 lekarzy, oprócz tego jest pani, która jest pediatrą. Nie znam grafiku, nie mam go tutaj przygotowanego. Jeżeli Państwo oczekują grafiku, w jakich godzinach konkretnie lekarze przyjmują, no to taki grafik Państwu podamy. Natomiast to, co do mnie dociera, to jest absurdalna, nie wiem, plotka w temacie tego, która gdzieś się utrwaliła w naszej gminie i co jakiś czas do mnie powraca, to jest temat taki, że wójt chce ośrodek zdrowia sprzedać, sprywatyzować. Ostatnio nawet usłyszałam, że chce go sama kupić. Więc bardzo proszę, aby takich kłamstw nie rozpowszechniać. Ośrodek zdrowia nie będzie sprywatyzowany, nie będzie sprzedany i nigdy, jeszcze raz powtarzam, nigdy takich planów nie było. Ośrodek zdrowia pozostanie ośrodkiem zdrowia gminnym i my robimy wszystko, żeby tą sytuację uspokoić. Mamy 4 nowych lekarzy, dokupujemy sprzęt, szykujemy się do remontu pomieszczeń, które będą wykorzystywane przez lekarza, bo już jest taki sygnał, że pani, która jest pod pediatrą, prawdopodobnie takiego pomieszczenia doraźnie będzie potrzebować, ponieważ dojeżdża nas z Wrocławia i wszystko idzie do tego, zmierzamy do tego, żeby tą sytuację unormować, więc proszę nie opowiadać, znaczy to nie mówię tutaj do radnych, tylko do mieszkańców, że ośrodek zdrowia, wszystko jest robione po to, żeby ośrodek zdrowia sprzedać. Nie ma i nie było takich planów. Natomiast jeżeli Państwo oczekują informacji,
informacji, jaki lekarz przyjmuje w jakich godzinach, no to my przygotujemy i Państwu podamy. Bo z tego, co wiem, do mnie przynajmniej, ostatnio, o ile ta sytuacja była bardzo zaogniona we wrześniu, w październiku i zgłaszali się ludzie, że tej opieki nie ma, bądź jest niezadowalająca, no to z radością teraz przyznaję, że takich sygnałów, skarg czy telefonów od mieszkańców nie ma. Więc w mojej ocenie wszystko gdzieś tam zaczyna się to pomału gasić i potrzebujemy spokoju. Konkurs będzie na lekarza ogłoszony w marcu i wtedy będzie już jeden lekarz, który będzie już jakimś samym lekarzem, a ci lekarze, którzy teraz przyjmują, będą takim zabezpieczeniem dla tej osoby, która będzie przyjmowała na stałe. Po to, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że jest tylko jeden, jedyny lekarz i w sytuacji jakiejś niezależnej od nikogo, później zakład opieki zostaje bez lekarza. Dlatego w ten sposób się zabezpieczamy, tak, żeby tych lekarzy, tych specjalistów było więcej niż jedna osoba. To tyle chyba na ten moment. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Orychowski. Dziękuję bardzo. Pani wójcie, ja bym bardzo prosił, skoro pani wspomniała o tym, że taki harmonogram może być przygotowany, bardzo bym prosił, żeby przygotować, żebyśmy wiedzieli, jaka jest dostępność do lekarza w Gminnym Ośrodku Zdrowia. A jeszcze mam jedno pytanie, pani wójcie. Czy już rozpoczęła się procedura realizacji tej nagrody za wyszczepienie przez Gminę Ośrodek Zdrowia, tam jest kwota 315 tysięcy złotych. Czy już rozpoczęłaś ta procedura? Z tego, co wiem, to tak. Wczoraj wysłałam jeszcze maila do pani kierownik, czekam na informacje. Wiem, że już działają w tym zakresie. Mało tego, ale to też będzie jeszcze potwierdzone. Wiem, że Ośrodek Zdrowia szykuje się do tego, by organizować taką akcję dla mieszkańców. Coś takiego jak, nazywa się to Biała Sobota, u nas to będzie Biała Niedziela. Pierwszą taką Białą Niedzielą będzie zorganizowana w Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie. Później w dalszych etapach chcielibyśmy dotrzeć z taką ofertą do innych miejscowości, wiosek naszej gminy. Ale tutaj szczegółów na razie nie udzielam. Jak będę znała te szczegóły, na pewno się z Państwem podzielę. Jeżeli chodzi o grafik, to taki przygotujemy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma do tego jakieś pytania, uwagi? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo. Uważam informację za przyjętą. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Bardzo proszę radnych o składanie interpelacji. Bardzo proszę, pan radny pierwszy jest tutaj, Bartosz Kunecki. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani wójt. Ja chciałbym ponowić dwa wnioski, które złożyłem w ubiegłych miesiącach. Pierwszy to jest o utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Uniowicach do posesji numer 48 i 50. To niedługi odcinek drogi, około 150 metrów do posesji naszych mieszkańców. No niestety jest to droga szutrowa i w ostatnich warunkach pogodowych, jakie mamy, te deszcze i jest straszne błoto, no mieszkańcy mają utrudnione poruszanie się, już nie mówię o pieszym, ale nawet samochodowe wydostanie się, no po prostu samochody grzędną w błocie i jest to dość uciążliwe, to pierwsze. A drugie, ponawiam wniosek o jak najszybsze przywrócenie świetlicy wiejskiej w Uniowicach do możliwości czynnego funkcjonowania. Proszę Państwa, to sprawa naszej świetlicy w Uniewicach ciągnie się już blisko 3 lata. Nasza świetlica nie może być wynajmowana, gdyż nieczynne są toalety oraz nie jest do końca zakończona sprawa z szafą na naczynia. I na zebraniach wiejskich jest bardzo duże zainteresowanie naszą świetlicą. Mieszkańcy pytają, kiedy w końcu będzie uruchomiona, kiedy w końcu będzie czynna, kiedy będzie można wynajmować. Pani sołtys również zgłasza, że ma telefony. Mieszkańcy pytają, chcą pod różnego rodzaju jakieś imprezy okolicznościowe wynająć naszą świetlicę. No niestety nie ma takiej możliwości. Zauważę tylko, że nasza świetlica wcześniej funkcjonowała dobrze, zawsze wypracowywała na siebie jakieś pieniążki, zawsze dla sołectwa wypracowała jakiś budżet i wszystko ładnie się toczyło. Od 3 lat nie ma możliwości wynajęcia i mieszkańcy naprawdę są już bardzo
zirytowani, a zwłaszcza faktem tym, że spora część mieszkańców brała czynny udział w budowie tej świetlicy. Mieliśmy zapewnienie na jednym z zebrań wiejskich od pani wójt, że zajmie się tą sprawą i w ciągu dalszym od blisko 3 lat nie ma możliwości ściągnięcia firmy do poprawienia błędu, który popełnili. Jak długo jeszcze będziemy czekać? Podejrzewam, że jesteśmy jedynym sołectwem w naszej gminie, które nie może wynająć świetlicy, a nawet nie możemy zorganizować Dnia Kobiet, bo nie mamy do tego możliwości. Dlatego wnoszę o jak najszybsze zakończenie tej sprawy, bo odnoszę wrażenie, że jest to działanie na szkodę sołectwa Uniowice i mieszkańców Uniowic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani wójt od razu na bieżąco? Akurat w tej sprawie tak. Bardzo proszę. Proszę pani wójt. Szanowny pani radny, odniosłam wrażenie, że został postawiony mi zarzut, że do tej pory świetlica w Uniowicach funkcjonowała fantastycznie, a od 3 lat w wyniku działań wójt Bardowskiej świetlica jest nieczynna i mieszkańcy nie mogą jej wynajmować. Szanowni państwo, musicie wiedzieć, że wszystkie praktycznie świetlice nie miały nigdy zrobionych ani książek obiektów, ani przeglądów. Te przeglądy zostały zrobione dopiero przeze mnie i część z tych świetlic po przeglądach, które zostały wykonane, powinna zostać zamknięta właściwie od razu. A dlaczego? Dlatego, że nigdy tak naprawdę nie było robionych gruntownych remontów, takich, które by pozwalały na bezpieczne użytkowanie większości tych obiektów. I tak też było w przypadku świetlicy w Uniowicach. Proszę mnie nie obwiniać za to, że coś zostało zrobione na świetlicy nie tak, bo nie było to robione niestety za mojej kadencji. Wiem, że zostały naprawione tam, wyremontowane sanitariaty bez ingerowania w naprawę instalacji kanalizacyjnej, która z tego, co wiem, w tym momencie jest głównym problemem i przyczyną tego, że z tych sanitariatów nie można korzystać. Ale z całym szacunkiem, naprawy czy tego remontu nie dokonywała mnie, tylko poprzedni wójt. I tutaj proszę mieć ciągłości władzy, nie podpierać się ciągłością władzy, bo zastana sytuacja wymaga dużych działań, dużego remontu, na który w tym momencie gminy nie stać. Każdy z obiektów wymaga konkretnego dużego remontu. I w jednym roku, przypomnę państwu, za dużą sumę pieniędzy postawiliśmy świetlicę wiejską w Łukaszowie. Została wyremontowana świetlica wiejska w Wojciechowie. Zrobione to zostało kompleksowo, od podstaw i w tym momencie problemów nie ma. I tak należy podejść do każdej ze świetlic wiejskich, bo każda ze świetlic wiejskich ma duże problemy i wymaga dużych nakładów finansowych. W tym momencie zajmujemy się świetlicą w Grodźcu, bo takie same zarzuty, jak pan radny Kunecki teraz przedstawił, mógłby przedstawić każdy z radnych. Podejrzewam, że za chwilę mogłaby się odezwać pani radna Kuźniar, bo świetlica w Modlikowicach również wymaga remontu. Za chwilę odezwie się pan radny Olechowski i pani Sołtys-Lisowska, bo świetlica w Olszanicy również wymaga, chociaż zwierzchu wygląda ładnie, tak instalacja grzewcza wymaga gruntownej interwencji. To samo jest w świetlicy w Jadwisinie i to samo jest w każdej innej świetlicy, którą dysponujemy my jako gmina. Obiecać sobie można dużo, natomiast możliwości finansowe, jakie mamy, takie mamy. W ramach Polskiego Ładu drugiego naboru, o czym państwo wiecie, zostaliście poinformowani przez swoją skargę na ostatniej komisji, został złożony wniosek o remonty tych świetlic, które zostały wymienione. Ponieważ my z własnych środków nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy bardzo dużą sumę pieniędzy, to było około 160 tysięcy złotych na odwodnienie świetlicy wiejskiej w Zagrodnie. Teraz czeka nas 60-tysięczny wydatek w postaci naprawy sceny. Wszędzie są priorytety. Ja wiem, że każdy ma potrzeby i każdy by chciał jak najszybciej, natomiast musimy siebie zrozumieć. Świetlica wiejska w Uniowicach jak najbardziej tak, natomiast musimy to wszystko robić po prostu po kolei i ustrzec się takich błędów, kiedy będziemy robić doraźną naprawę, a tak naprawdę problem pozostaje nierozwiązany, głębszy, tak jak mamy w przypadku tym. Bo z tego, co
pan radny tutaj przedstawił, można wywieźć taką konkluzję, że łazienki, które zostały wykonane, podejrzewam, jakaś suma pieniędzy została na to przeznaczona, nie pamiętam w którym roku, chyba w 2017, zostały zrobione nieprawidłowo, bo należało zacząć od instalacji kanalizacyjnej. I tutaj jest problem, a nie problem wójt Bardowski, że od 3 lat świetlica wiejska w Uniewicach nie może być wynajmowana. Na wszystko potrzebne są pieniądze, na wszystko potrzebne są środki. I proszę, apeluję tutaj do mieszkańców i do państwa radnych. My musieliśmy zabezpieczyć w tym roku ogromne sumy pieniędzy na wkłady własne do dużych projektów. Więc albo musimy się zdecydować, albo bierzemy udział w dużych projektach i zabezpieczamy milionowe, podkreślam, milionowe kwoty na wkłady własne do realizacji tych projektów, albo rezygnujemy z tego i proszę nie pytać, jakie wnioski zostały złożone i co dostaliśmy, tylko skupiamy się na tych drobnych rzeczach, które mamy, bo na coś się musimy zdecydować. Więc teraz na ten moment, no przykro mi bardzo, no ale no, po prostu róbmy to po kolei. I musimy siebie nawzajem tutaj zrozumieć. Przystąpimy do tej naprawy. Natomiast, no, nie wiem, to pan radny poruszył temat szafy. No, to było zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego. I z tego, co wiem, no to ktoś się pod tym podpisał, że ta szafa została odebrana i zapłacona. No pan się uśmiecha, no ale taka jest prawda, tak? I raczej nie byłam to ja. Więc... Jeszcze raz powtarzam, musimy do tego podejść rozsądnie. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Tam jest akurat w tym priorytecie, jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej, czyli świetlice, tam jest 20% wkładu własnego, więc jeżeli te środki uda nam się pozyskać, to i tak będziemy musieli zabezpieczyć kwoty w wysokości kilkuset tysięcy złotych na zabezpieczenie wkładu tego wkładu własnego. Czy te środki zostaną nam przyznane, to zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny jeszcze do uzupełnienia. Pani wójt, z tego co się orientuje, a myślę, że orientuje się dość dobrze, nie chodzi tylko i wyłącznie o kanalizację w naszej świetlicy, bo to czy jest do remontu, no to wiemy wszyscy, że jest, ale sanitariaty, które zostały wykonane, pod sobą mają, podejrzewam, kanalizację postawioną nową. Chodzi o wycieki, które są ze ścian, z rur hydraulicznych i tutaj pani na jednym z zebrań, jak i od pani sołtys wiem, że wykonawca również zobowiązywał się, że przyjedzie i poprawi błąd, który podejrzewam wie, w którym miejscu jest. I pani wójt również się zobowiązała do tego, że poruszy tą sprawę, żeby była zakończona sprawa jak najszybciej. I było to 2 lata temu. Także prosiłbym o niezasłanianie się teraz pieniędzmi na duże inwestycje, bo ten temat był poruszany już naprawdę wcześniej i nie potrzebujemy środków do tego, żeby uruchomić naszą świetlicę na chwilę obecną, tylko potrzebujemy tego, żeby wykonawca się zjawił, naprawił swój błąd i wszystko będzie załatwione. Naprawdę sprawa leży tylko i wyłącznie w tym, żeby wykonawca się podjął tego i naprawił błąd, który jest popełniony. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o samą kanalizację. I nasza świetlica będzie mogła wrócić i w końcu będzie mogła wrócić do wynajmu dla mieszkańców i mieszkańcy będą mogli z niej korzystać. Naprawdę, to się ciągnie już blisko 3 lata. To jest jedyna świetlica w naszym sołectwie, która stoi. Przepraszam, w naszej gminie, która stoi, nieużytkowana. A do tej pory przynosiła jakieś zyski dla sołectwa. Dziękuję. Dobrze, to jeszcze odpowiem. Panie radny, z tego co ja wiem, z tego jakie informacje mi zostały przekazywane, to pani sołtys, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo wielokrotnie sygnalizowała pani, że problem leży w kanalizacji, gdzie to się gdzieś przez rury cofa i wszystko wylewa się w kurni. Ale jeżeli tego problemu nie ma, jeżeli problem jest tylko z wody, leży w wodzie cieknącej ze ścian, bo wykonawca nie wiem w którym roku popełnił błąd, to ja tego wykonawcę tam przyprowadzę i zobowiążę do tego, żeby ten błąd naprawił. Jeżeli to jest jedyny problem, no to uważam go za załatwiony. Dziękuję bardzo. Czy pan jeszcze radny? Nie, już nie, dziękuję bo bardzo. Widzę, że ta rozmowa nie. Tak jak jest zgłoszeni, pani radna Halina Pawlus. Bardzo proszę, pani radna. Pani wójt, ja w imieniu mieszkańców Siemieniowice jako sołtys i radna zwracam się do pani wójt Karoliny Bardowskiej o zajęcie stanowiska w sprawie naszej wsi.
bo ponad 3 lata walczę o wykonanie. To jest pierwszy punkt. Droga asfaltowa do posesji, wykonanie numer 126 i 130, działka 263/3, 266/4. Położenie, drugi punkt, położenie nowej nawierzchni asfaltu na Warszawskiej wraz z bocznym korytem, gdyż to są ulewy, ta woda leci przez asfalt i zalewa posesję numer 142, a z drugiej strony jest rzeka. Droga nieczyja, to jest punkt trzeci, od posesji 99 do 102, pracownik gminy był na obserwacji pani Kamila i na tym się skończyło. I miało być spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Tam są małe dzieci, ulewy po błocie chodzą. Ja wiem, że to jest niegminna, ale trzeba było to jakoś to załatwić ze względu na to, że ja to pisałam o interpelację, od kiedy pani objęła stanowisko. Ścięcie drzewa Samosinki w stronę Wojcieszyna przed posesją 66, gdy wiszą gałęzie nad drogą i jest niebezpiecznie. Piąty punkt. Brak hydrantów przy posesjach 54, 55, 126, 133 oraz hydrant przy posesji 46, bo tam jest w tej odległości 47. Mieszkaniec zgłosił do mnie, że tam potrzebny jest, ze względu na to, jakby nie daj Boże coś się stało, nie ma. I na Zielonym Wzgórzu. Dotyczy też właśnie sali wsi Ujowice o wykonanie usterek, to jest przeciekająca rynna przed wejściem do sali, przeciekający dach nad kuchnią, brak rynny spustowej na rogu budynku, pospawanie bramy wjazdowej na posesję sali. To też to zgłaszałam, żeby to usterki zrobić, żeby to nie niszczało. Zgłaszam położenie lustra wyjazdu z posesji 163, 164 na drogę powiatową z ograniczeniem. Punkt 11. Dotyczy kładki numer 1 działki 236/397, która jest przechodzi przez rzekę Skorę od strony Zagrodna Uniowic. Przy posesji to jest właśnie tam pana Bartkiewicza, on mnie to upoważnił, że mogę nazwiskiem powiedzieć, bo to RODO. No i zgłaszam ponownie, że Tauron, zakład lampy już ponad pół roku na Zielonym Wzgórzu i te sprawy, po prostu ja to zgłaszałam, po prostu nie świecą. I jeszcze były wymienione kable na wiosce, ja tam po prostu nie znam się na tym, ze słupa do budynku i były jednolite, te grube. A w Zielonym Wzgórzu zostały te dwa druty, gdy były te wichury, jedno na drugie było i po prostu nie mieli światła. Po prostu nie było tego. No i jeszcze w sprawie właśnie tej sali, to właśnie nie możemy się doczekać właśnie, żeby to zrobić, zrealizować, bo tam właściwie to o tą kanalizację nie chodzi. To chodzi o sprawę taką, że właśnie nie mamy tych ubikacji po prostu, które ja zgłaszałam do pana. Zgłaszałam, rozmawiałam z panią Ewą jeszcze wcześniej i na piśmie to od 2018-19, tak ja zgłaszałam do tej pory. Był raz jeden jedyny, który się zgłosił, a później już go nie miał, za 2 tygodnie mówi, bo nie może, ja to wiedziałam. Ale w lutym, jak tutaj był remont u nas w gminie, spotkałam pana, który właśnie był, to robił i mówiłam, żeby proszę przyjść, bo my nic nie możemy zrobić. Naprawdę, nic. Ani Dzień Kobiet, ani sali wynająć. Mieszkańcy po prostu bulwersują się. Ja już nie mam sił, nie mam zdrowia, nie mam tłumaczenia. Mówię, jak można tak zrobić, żeby ta sala pracowała na siebie, po prostu zarabiała. A w tej chwili co się stało? Obwiniają mnie jako sołtysa. No muszą się płakać, naprawdę, bo nawet te pieniążki, które mamy przeznaczone na Dzień Kobiet, my nie możemy zrealizować. Wszyscy mogą, a my nie. Dlatego mówię, dlaczego tak się dzieje? Co się dzieje w ogóle? Co się stało z tą salą? Wszystkie takie cokolwiek i bardzo bym prosiła zająć się tą sprawą, żeby ta szafa została skończona,
a resztę to już właśnie ten pan usunąłby. Ten MSR już tam zrobimy porządek i ona będzie dalej działać. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pani wójt w tym temacie? Nie. Na bieżąco, tak, albo tego nie. Tak dużo było. Dobrze. Pani radna Ewa Sitko, bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani wójt, Wysoka Rado. W dniu 18 lutego na posiedzeniu wspólnej komisji został złożony wniosek w sprawie planowanej inwestycji budowy wieży telekomunikacyjnej na terenie osiedla Zagrodnie w bardzo bliskiej odległości osiedla. Ja przypomnę, że na terenie mamy już takie dwie wieże. Jedna jest bardzo widoczna, duża wieża. Druga jest na terenie kolejowym. No teraz jest planowana budowa trzeciej wieży. Mieszkańcy, kiedy otrzymali taką wiadomość, bardzo są zburzeni. No dlaczego to, wszyscy się domyślamy, dlaczego. Nie wiem, powtórzę to samo, co powiedziałam, dlaczego inwestorzy sobie upodobali akurat ten teren. Otrzymałam odpowiedź, na podstawie której, tutaj się, jest wiadomość z Urzędu Gminy, pani wójt się podpisała. Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez inwestora Urząd Gminy zezwala na tą inwestycję. No, tak jak mówię, jeżeli ta wiadomość i będzie ta inwestycja sfinalizowana, to mieszkańcy będą bardzo niezadowoleni z tego. Ja mam pytanie, czy ta decyzja jest już przesądzona i czy Rada Gminy ma jeszcze wpływ na wstrzymanie budowy wieży telekomunikacyjnej? Ja nie jestem przeciwko temu, jak my wszyscy na pewno tutaj. Niech takie wieże powstają, ale dlaczego to ma się dziać w takiej bliskiej odległości, gdzie jest takie skupisko mieszkańców? Jeszcze przecież szkoła też podstawowa, gdzie przez kilka godzin codziennie przebywa tam przecież ponad setka dzieci. No i ja też myślę, że przecież gmina też chyba posiada jakieś tereny, gdzie można też gdzieś tam, nie wiem, no gdzieś pod lasem, gdzieś w polu postawić tą wieżę i nikt by jej nie protestował. To jest na prywatnym terenie, tak jest. I pani wójt, ja bardzo proszę o interwencję. I ja myślę, że też do tego się przyłożą tutaj nasi radni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Herbut, bardzo proszę. Wysoka Rado, panie przewodniczący, pani wójt. W imieniu mieszkańców chciałbym prosić o interwencję Dolnośląskiej Dyrekcji Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie, nie wiem jak to nazwać, skrzyżowania czy zjazdu. Chodzi o drogę wojewódzką 364, tą przy wyjeździe z Zagrodna i 363, przepraszam. Przy wyjeździe w kierunku za osiedlem, w kierunku Złotoryi z Zagrodna i to skrzyżowanie czy zjazd na drogę gminną w kierunku na Łukaszów. Tam jest brak oznakowania moim zdaniem, który by pozwalał w odpowiednim momencie zachować bezpieczeństwo, zwalniając i tak dalej. Krótko mówiąc, bardzo dużo jest uwag co do bezpieczeństwa w tym miejscu. Ja się nie znam na oznakowaniu, jak to zrobić, żeby to rozwiązać, natomiast myślę, że tam są specjaliści, poprosić ich po prostu o to, żeby takie oznakowanie przygotowali. Czy oznakowanie poziome, czy pionowe, to już jest do ustalenia, ale tak, żeby ten zjazd był bezpieczny. Przede wszystkim dla osób, bo jadą ludzie, nie widzą, w którym miejscu jest to oznakowanie, nagle zaczynają szybko, włączają w ostatniej chwili kierunkowskaz, zaczynają hamować, a ci z tyłu, no to jest raczej, ja wiem, że każdy powinien zachować bezpieczną odległość, znaczy, no, ale to jest tak jakby w naturze, że wjeżdżając z miejscowości, każdy raczej tą prędkość zwiększa, a tu nagle się okazuje, że ktoś chce skręcić. I w ostatnim momencie, nie widząc tego zjazdu, szczególnie wieczorem, postanowi skręcić i parę razy tam do takich zdarzeń niebezpiecznych dochodziło. Taka jest moja prośba w imieniu mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Anna Senko. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani wójt. Ja mam dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy uzupełnienia dziur na drodze
gminnej numer 32, to jest dojazd do Radziechowa Kolonii. Po zimie tam wiadomo, to jest, ta droga jest cały czas łatana i po zimie to, co było robione w ubiegłym roku, jest z powrotem, są dziury i robią się coraz większe, także jak będą tylko sprzyjające warunki, to bardzo proszę o tu interwencję w tej sprawie. A druga sprawa, kolejny raz zwracam się z prośbą o wyrównanie i doprowadzenie do stanu używalności drogi gminnej, to jest działka numer 299 w kierunku Okmia. Pani wójt, przykro mi to powiedzieć, ale mieszkańcy mówią wprost, że ta droga nigdy za żadnego wójta nie była w takim stanie. W tej chwili droga jest nieprzejezdna. Wczoraj dzwonił do mnie pan, mówi, że niedawno jeszcze jechał ciągnikiem, jako tako się przejechało. Mówi, w tej chwili jest problem, żeby przejechać tam w ogóle ciągnikiem. Ja tą drogę zgłaszam, że tak powiem, nagminnie, ale nie jest robione nic w tym kierunku. Kawałek tego asfaltu, to nie wiem, czy to, kto to robił, czy Walbet, czy ten łącznik, wiemy, o którym mówię. No i to jest jedyny odcinek, który nadaje się do użytku. Poza tym ta droga to jest po prostu jedna wielka dziura. I czekanie, że będą lepsze warunki jesienią, nie, bo idzie zima, a w tej chwili droga się nie nadaje w ogóle do stanu używalności. Jeżeli nie przy, nawet ostatnimi czasy tak było, że reperował kto? Właściciel spółki z Okmian, bo oni też tam mają pola i żeby swojego sprzętu nie niszczyć, to wysyła od czasu do czasu swój sprzęt, żeby tą drogę w miarę wyrównać. W tej chwili no, mieszkańcy po prostu mówią, że to jest tragedia. Zresztą nie tylko, bo sama osobiście też jechałam jakiś czas temu. Teraz ostatnio nawet się nie wybieram, bo mówią, że no, w tej chwili jest nieprzejezdna. I nie wiem, ile razy mam prosić o to, kiedy w ogóle cokolwiek w tym kierunku będzie zrobione. Bo będziemy, do kiedy będziemy czekać. A druga droga to jest do stacji Osetnica. No tak, wiemy, że wniosek jest złożony, ale też nie możemy czekać, że kiedyś, może w przyszłości, będzie tam jakiś asfalt, czy nie wiem, jakie są plany, czym będzie ta droga zrobiona. W tej chwili droga jest tak samo, jedna wielka dziura. Także bardzo proszę i nie czekajmy, bo pani wójt, wrócę do drogi, która została zrobiona nie tak dawno i która na ten moment w zasadzie nie wiem, jaki miało sens zrobienie akurat tego odcinka drogi. Skoro odcinek gminny, to jest działka 67, to jest nasz krótki odcinek. Tam nie było zrobione kompletnie nic. To jest przedłużenie tej drogi właśnie, mogłoby być przedłużeniem drogi do Okmian, drugiej drogi. No ale tak jak mówię, nasz odcinek to jest raptem 100 metrów. I naprawienie tych 100 metrów też niewiele daje, bo około 1,5 kilometra to jest droga powiatu gminy Chojnów. I to jest też droga w tej chwili jest nieprzejezdna. Także ten odcinek został utwardzony, zrobiony, ale tak w zasadzie to niczemu nie służy, bo nie jest przedłużeniem drogi do Okmian. A gdyby, no tak ja tak mówię, zresztą nie tylko ja, że gdyby tyle materiału, co poszło na tą drogę, było wysypane na drogę tą gminną, naszą powiatową, to na jakiś czas byłby może spokój. Bo mieszkańcy mnie wprost pytają, po co była ta droga zrobiona. Tam wystarczyło, żeby pani, która tam mieszka, do Kolonii dojechała, tam wystarczyło tylko jakimś, nie wiem, małym kosztem tylko drogę do stanu używalności doprowadzić. Poszło, na pewno przypuszczam, nie wiem, może pani wójt już w tej chwili mi potrafi odpowiedzieć, bo kiedyś pytałam, nie dostałam odpowiedzi, ile kosztowała ta droga. I to jest droga, można powiedzieć, donikąd w tej chwili. Nikomu nie służy.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Jan Kotylak. Nie. Jest teraz, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu mieszkańców wnoszę o podjęcie czynności w celu uzgodnienia przebiegu drogi gminnej w Zagrodnie, biegnącej od drogi wojewódzkiej 382, to jest między mostami, od posesji 125 do 121 w Zagrodnie. Wyżej wymieniona droga stanowi jedyny dojazd do posesji 124, 123, 122 i 121 w Zagrodnie, a jej pokonanie w obecnym stanie ze względu na stan nawierzchni wymaga stosowania pojazdów terenowych. Droga od wielu lat jest nieremontowana, ponieważ jej przebieg akceptowany przez mieszkańców jest niezgodny ze stanem wynikającym z map geodezyjnych. Właściciele wyżej wymienionych posesji deklarują partycypację w ewentualnych kosztach prac geodezyjnych i innych koniecznych czynności, które umożliwią gminie rozpoczęcie prac projektowych i remontowo-modernizacyjnych. Jednocześnie wnoszę o uwzględnienie tej drogi w planowanej na terenie gminy budowie oświetlenia. Proszę o niezwłoczną informację o działaniach, które gmina podejmie w celu realizacji tego bardzo ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia. Proszę Państwa, chodzi o to, że to jest pewnie jedna z wielu dróg, które Niemiec, a wiadomo, że Niemcy nie są pomysłowi, wytyczyli przez podwórko. A Polacy są pomysłowi, w związku z tym przekierowali tą drogę z podwórka poza budynki i ona teraz częściowo przebiega po prywatnej działce. Ale omija podwórko. Właśnie to jest nie jedyna. Ponieważ przebiega tam, gdzie przebiega tą trasą wytyczoną historycznie od dawna, była kiedyś utwardzana i tak dalej. I tam jest bardzo kiepska, ale jako taka. A tam, gdzie została puszczona po prywatnej działce, która pewnie jest działką rolną, została teraz rozjeżdżona w taki sposób, że się w ogóle nią poruszać nie można. Myślę, że trzeba byłoby, musiałby ktoś z pracowników gminy, kompetentny, porozmawiać z mieszkańcami tych posesji, którzy są zainteresowani przebudową, budową, zalegalizowaniem tego, co jest. Tylko jest pewnie skomplikowana procedura, bo to się pewnie będzie wiązało z tym, że któryś z mieszkańców będzie musiał przekazać kawałek obecnej działki gminie, przejąć. Nie wiem, jak to ma się odbyć, ale pokierować tą całą procedurą w taki sposób, żeby można było żeby ta droga była w całości drogą gminną i żeby można było przystąpić do jej remontu i do normalnego utrzymania. Ludzie są chętni, są zainteresowani i gotowi partycypować w tych wszystkich działaniach, tylko musiałby ktoś po prostu to pilotować ze strony gminy. Sami tego nie załatwią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Danuta. Czy ja mogę od razu? Bardzo proszę. O kilka słów. Bardzo proszę. Pani radny, ten temat na pewno pojawi się na najbliższej komisji. Ja znam tą sytuację. I to jest jedna z tych trudnych sytuacji, bardzo podobna do tej, którą państwo obserwowaliście na komisji wyjazdowej akurat w Olszanicy. To jest identyczna sytuacja. I z tego, co wiem, komisja, to ja nie będę wymieniać nazwiska pana, zgodziła się pod warunkiem, że pan zainteresowany tą drogę na własny koszt razem ze zjazdem na drogę wojewódzką urządzi, wtedy będzie możliwa ta zamiana. To jest identyczna sytuacja i problem będzie o tyle taki, tak jak pan radny bardzo dobrze to przedstawił, tak? Droga w tym momencie, która jest drogą gminną, która na mapie funkcjonuje, w tym momencie jest nieużytkowana z powodów takich, że mieszkańcy tam sobie ją zagospodarowali, a ci, którzy muszą do dalszych posesji dojeżdżać, dojeżdżają przez prywatne pole. I teraz i my państwu przedstawimy mapki i pokażemy, jak to wygląda, bo sytuacja jest trudna. Tak w tym momencie, traktując wszystkich mieszkańców jednakowo, należałoby zobowiązać mieszkańca, który tą drogę gminną sobie, powiedzmy, tak nazwijmy to, przywłaszczył, do urządzenia drogi alternatywnej, tak aby była przejezdna dla innych mieszkańców. Ja tutaj będziemy nad tym dyskutować, ale teraz partycypowanie w kosztach, będziecie państwo zastanawiać, jaki interes ma gmina w przejmie, bo to jest ta droga, po której mieszkańcy jeżdżą, to jest
w ewidencji gruntów, to jest pole. Tam trzeba będzie drogę geodezyjnie wydzielić, urządzić i nazwać ją drogą, więc to jest szeroka procedura i na pewno złożony temat. Jesteśmy gotowi do współpracy. Natomiast to jest analogiczna sytuacja do tej, którą Państwo ostatnio obserwowaliście i omawialiście w Olszanicy. To temat będzie trudny. Natomiast na Komisji Najbliższej Rolnictwa przedstawimy Państwu bliżej ten temat i razem z pracownikiem merytorycznym omówimy to. I może coś wspólnie wymyślimy, żeby mieszkańcom pomóc. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest trudna sprawa, ale myślę, że mamy takie trudne sprawy. No, sytuacje dojrzewają w pewnym momencie do tego, żeby nawet trudne sprawy rozwiązywać. Jeżeli będzie wola ze strony mieszkańców, pewnie będą skłonni ponieść koszt, nie wiem jaki on będzie. Załatwić. Jeżeli ja informacje mam od jednego z mieszkańców tamtego terenu, który twierdzi, że wszyscy są zainteresowani tym, żeby, chociaż sprawa jest trudna, w końcu ją ruszyć i rozwiązać tak, żeby było normalnie. To chyba jest ostatnia z dróg w Zagrodnie, z tych takich gminnych, naległych do naszej tej głównej drogi północ-północ-południe, która nie została jeszcze zrobiona. Wszystkie inne mają nawierzchnię asfaltową. No, do trudnych tematów też trzeba czasami się zabrać i oczywiście. Zdaję się sprawę z tego, że to może trochę potrwać. Oczywiście. Natomiast czy ja mogłabym wrócić, bo później może nam to umknąć, do interpelacji pani radnej Ewy Sitko? Proszę. Szanowni Państwo, ja wiem, że ten temat powstania czy budowy tej wieży budzi wiele kontrowersji i tak jako urzędnicy tutaj zostawiliśmy tak przedstawieni jako osoby, które wydały decyzję i nie chcą tego zablokować. Szanowni Państwo, my nie mamy żadnych możliwości prawnych, żeby budowę taką, nie wiem, oprotestować, zablokować czy nie zezwolić na jej budowę. Tutaj urząd nie ma nic do tego. My możemy chcieć, nie chcieć, natomiast zablokowanie tego wiązałoby się z odwołaniem inwestora do SKO i to na pewno by nie przeszło. Więc jeżeli mieszkańcy chcieliby, nie wiem, spotkania w tej sprawie i wyjaśnienia pracownika merytorycznego i wyjaśnienia mojego i uspokojenia, czy może nie tyle uspokojenia, co wyjaśnienia tej sytuacji, to bardzo chętnie, czy też możemy jakieś szersze pismo w tej sprawie wystosować, bo to nie jest kwestia urzędu, że urząd na coś zezwolił, a mógł nie zezwolić, bo o takiej sytuacji my tutaj nie mówimy. W tym momencie nie ma urząd, tak krótko mówiąc, nic do gadania, tak? My nie mamy prawnych możliwości zablokowania tej inwestycji i nie mieliśmy prawnych możliwości nie wyrażenia zgody czy niedopuszczenia do jej budowy. To tak pokrótce, jeżeli pani radna, bo rozumiem, że mieszkańcy, rozumiem wzburzenie, tak, mieszkańców, chcieliby szerszych, szczegółowych informacji, może jakiegoś spotkania, no to bardzo chętnie. Natomiast nie chciałam, żeby taki wydźwięk tutaj poszedł i pozostał, że urząd mógł coś w tym zakresie zrobić, a nie zrobił, bo niestety tak nie było. Nie mieliśmy żadnych możliwości, żeby do tego nie dopuścić i na tym etapie nie mamy możliwości, żeby to protestować czy zablokować. Mieliśmy to na uwadze, że jeżeli ta inwestycja powstaje na terenie gminy, tak, że gmina ma jakieś zadanie na to. Nie ma. Nie ma. Nie. Zwykły mieszkaniec na pewno nie wygraj tutaj. Gmina może mieć zdanie, natomiast ja jeszcze raz powtarzam, my nie mamy możliwości niedopuszczenia do budowy tego, tak? To tak w dużym skrócie. Jeżeli wnosi pani tak o spotkanie. Dlaczego jest to wszystko w takiej bliskiej odległości właśnie osiedla? I to nie jest pierwsza taka wieża, dlatego to już trzecia. Może przyjdzie pomysł jeszcze jednemu drugiemu, że tak za rok, za dwa, może jeszcze dwie postawią. No i dla mnie to jest trochę chore. No, dlatego, a my nie mamy żadnych narzędzi, żeby to. No, żeby do tego. To ten pan nie mieszka na terenie gminy.
zagrody. No jest po prostu mieszkańcem. Ale to już nawet nieważne, czy on mieszka, czy nie. No to ma daleko gdzieś tam. Bo muszę powiedzieć, że ja też miałem oferty od właśnie tych firm. Mam bliżej działki, mam działkę tu przy byłym GRS-ie i się nie zgodziłem. I moi sąsiedzi też się nie zgodzili. Ten pan jest niezainteresowany tym, żeby u nas było w miarę bezpiecznie. Może pod tym kątem należałoby jak pójść w tym kierunku, panie wójcie. Bo on jest, tego co wiem, to teraz nawet mieszka gdzieś za granicą. Okej, tylko że jeżeli warunki zabudowy na to pozwalają, jeżeli jest to właściciel prywatny, gmina nie ma nic do tego, jeżeli my wydalibyśmy odmowną decyzję, pan czy pani, nie wiem, kto jest właścicielem, złożyłoby odwołanie do SKO i to odwołanie zostałoby uwzględnione. I no, my tutaj w tym momencie naprawdę nie mamy żadnego ruchu. Panie mecenasie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Gmina nie ma żadnego ruchu, a natomiast mieszkańcy okoliczności zainteresowani są uprawnieni do tego, żeby skarżyć takie decyzje. Ale panie mecenasie. Ale państwo radni, pomału. No bo nie, zaczyna się robić chaos. Sprawa pani wójt, jak zakończy, później pani Kuźniar, każdy po kolei, bo to się przestawia. Ale co pani wójt wróciła do wiedzy? No chciałam, żeby, chciałam odpowiedzieć, żeby no, nie poszła negatywna informacja. Natomiast no, zakończmy tak, jak pan przewodniczący sugeruje. A jeżeli państwo no, chcieli, nie wiem, czy nie wiem, porady prawnej, tak? Czy spotkania z prawnikiem, czy jakichś szczegółowych bardziej informacji, no to taką informacją służymy. Bardzo proszę pani radna Donuta Kuźniar, bo to przeskoczyła już pani tam. Tak jest, bardzo proszę. Później pan radny Stanisław Olechowski. Bardzo proszę pani radna. Ja na ostatniej sesji zgłaszałam remont drogi gminnej numer 375 przez 2. Ta droga była zgłoszona już 27 lipca do pani wójt, nawet wysłałam zdjęcia i niby była już zaplanowana remont tej drogi na listopad. Pani przy agrotaku. No i na dzień dzisiejszy dostałam odpowiedź, że ona dopiero zostanie wpisana do rejestru. To jak to była planowana, teraz już dopiero do rejestru będzie wpisana, a na dzień dzisiejszy wiemy, jak ona wygląda. Nie da rady się przyjechać. Opony pękają, bo już miałam oponę jedną przebitą, przyjdą właściciele samochodów, będą skarżyć drogę. O odszkodowania występować. Czy ona będzie robiona teraz już? Tam agrotak, widzę te małe dziurki, to łata, ale to teraz już są naprawdę bardzo duże. Druga sprawa też tak samo te pobocza przy drodze powiatowej. Przystanek autobusowy, tam dzieci chrapią się w wodzie. Potrzebne są naprawdę wysypać jakimś kamyczkiem czy czymkolwiek, żeby te drogi były, te pobocze były zrobione. No i dziękuję bardzo. Aha, jeszcze wrócę do tego Polskiego Ładu. To pani sekretarz przedstawiała nam, co, jaki pan sekretarz, przepraszam. Co będzie robione? Rozmawiałyśmy z panią wójt, obiecała, że będzie droga Modlikowice-Olszanica. Miało być z Fogru, później pani mówiła, że będzie do Polskiego Ładu przedstawiona. Było w pierwszym Polskim Ładzie. To jednak była i... Było, tak. Były te drogi, między innymi ta była składana do pierwszego Polskiego Ładu. Nie dostaliśmy na to środków, dostaliśmy tylko na ten jeden projekt, tak? Niestety, tak to wygląda. No wnioski dlatego, się składa, nie dostaje się zawsze na... No dlatego pytam, bo mieszkańcy pytają się, czy będzie ta droga robiona. Tak, będzie, pani wójt obiecała, zostanie złożona do Polskiego Ładu. No to teraz dlatego, dziękuję bardzo, dlatego... Już wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Olechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie wójt, Wysoka Rado. Ja mam tak jedno pytanie i jeden wniosek. Wniosek dotyczy aprozaicznej sprawy, ale tu słyszeliśmy od pani radnej Haniny Pawlus, że Tauron na Zielonym Wzgórzu, tak zwanym w Jowicach również, a nie pali tych lamp. I mam taką jedną lampę w Olszanicy, to jest przy budynku 84. Już od 2 tygodni nie świeci się ta lampa. Na dodatek jest to lampa, która jest usytuowana przeciwko wejścia do bramy kościoła. Więc jest to też potrzebne wieczorem też ludziom, jak wychodzą z kościoła.
A nie wiem, jak jest skonstruowana pani wójt umowa, bo powiem tak, no nie wcześniej, we wcześniejszych pracach nad umowami z Tauronem również był przedstawiciel Rady Gminy. Z tego co wiem, teraz to nie ma nikogo w tej komisji. Także nie wiem, pewnie tam nie są zapisy o tym, również mówiące o tym, że jak ileś czasu nie świeci lampa, to są obciążeni z tego tytułu karami. Ja bym bardzo prosił, żeby naprzeciwko budynku numer 84 w Olszanicy, naprzeciwko bramy kościoła zapalić tą lampę w końcu, bo mieszkańcy zgłaszali, ja już też zgłaszałem do Taurona, no widać nie skutkuje, może siła perswazji, którą użyje może pani wójt na wniosek radnego, może będzie skuteczniejsza. I druga sprawa, i to jest pytanie właśnie pani wójt do pani. Pani mówiła, że nie pytajcie, ale ja będę pytał, nie? No i jakie są zadania zaplanowane do zgłoszenia przez gminę w ramach Polskiego Ładu? Przypomnę tylko, że pewnie państwo też również wiedzą, że 28 lutego o godzinie 17 upływa ostateczny termin drugiej edycji Polskiego Ładu. Ja bym bardzo prosił pani wójt, żeby bardzo ukierunkować się, że my zdecydowanie, to bardzo zdecydowanie chcemy budować kanalizację. W tym kierunku, żeby budować kanalizację, bo ja przypomnę, proszę państwa, to są cztery tak zwane formy, a więc przy wsparciu udziału naszego 5%, 10%, 15% i 20%. I te formy wsparcia to są jakby osobnymi programami. Jeżeli z jednego programu takiego o tym wsparciu, czy 5, czy 10%, a akurat kanalizacja jest 5% wsparciu i tutaj jest kilka zadań wpisanych. I trzeba pamiętać, proszę państwa, że jeżeli jedno zadanie się zawali, mówię brzydko, z tego wsparcia, to wszystkie reszta, inne pozostałe również leżą w gruzach. Leży szczególnie, proszę naprawdę zwrócić szczególną uwagę na wszystkie aspekty, które są zawarte w tym, czy mamy możliwość, mamy siłę realizacji tych wszystkich zadań, które są właśnie zapisane w tej formie, w tym zapisie 5%, a tam, gdzie jest kanalizacja. Bo to jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa, naprawdę jest bardzo ważna sprawa, bo dlatego, że mogą nam uciec ogromne środki. Ja jeszcze raz, pani wójt, na pewno składamy do tego o kanalizację. Jestem przekonany, że składamy, bo wyobrażam sobie, że pani miała inne zdanie niż rada, niż komisja, która obradowała. Ja dalej powtórzę. Pani wójt, naprawdę proszę pójść w tym kierunku, bo my w Wydziale Inwestycji Planowania nie mamy ludzi. Nie mamy ludzi, pani wójt. No, nie mamy naczelnika, aczkolwiek Wydział powstał, nie mamy naczelnika. Nie mamy tego i się boję troszeczkę, bo tam są duże środki. To jest do 27 roku realizacja tej kanalizacji. I tak już mówili na komisji, ja powtórzę teraz również, że należałoby iść z tą kanalizacją równocześnie w trzech punktach budowy. Żeby w takim systemie, żeby po prostu te ogromne środki można było zrealizować i z pożytkiem oczywiście dla mieszkańców gminy Zagrodno. I na to liczymy, pani wójt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeżeli pani wójt chce to sygnalizować, jak pani chce odpowiedzieć, żeby nie było, że później przewodniczący nie udzielił głosu. Jeżeli nie, to bardzo proszę, pan radny Piotr Siwak. Udziel głosu. Dobrze. Piotr Siwak. Dalej świeci dziewięć. Udziel głosu. Bo to wyszło, że zakończył rozmowę. Jeszcze nic nie powiedziałem. O, dziękuję. Szanowni państwo, a ja z pytaniem do pani wójta. Pani wójt akurat może poproszę na chwileczkę. Przeżyć. Korzystam z okazji. Pani wójt, dwa pytania do pani. Pierwsze takie właśnie, zabezpieczyliśmy pieniążki na projekt budowy chodnika w Łukaszowie. Czy coś w tym kierunku robimy? To takie pierwsze pytanie krótkie. I drugie też rozmawialiśmy o tych lampach solarnych. Czy coś w tym kierunku też robimy? Czy będzie w najbliższym czasie planowany zakup takich lamp? I bardzo dziękuję. O lampach solarnych? Tam jest te, co były kupione w ubiegłym roku? Nie, no jeszcze teraz zgłaszaliśmy teraz, to znaczy ja już też się pogubiłem, bo
3 czy 4 razy zgłaszałem potrzebę postawienia takiej przynajmniej jednej lampy w takim miejscu bardzo potrzebnym. I tak kilka tych pracowników u nas się zmieniło i tej lampy dalej nie ma. Dlatego pytam, czy... One by, te lampy, które Państwo zakupiliście, znaczy zabezpieczone, bo środki kupione zostały przed końcem tamtego roku. Tam chyba jest 9 sztuk. One będą montowane do końca marca tego roku. Wyświetlacze radarowe, z tego co mam informacje z ostatniej chwili od pracownika, mają być montowane w czwartek. I jeżeli chodzi o chodnik, to muszę przyznać, że nie wiem. Dowiem się u pani Ewy, która to koordynuje. Wiem, że miała kilka spotkań z projektantami. Tam jest zabezpieczona rzeczywiście 50 tysięcy. No jak jest, no to na pewno to zrealizujemy w tym roku. Natomiast nie pamiętam, czy wpłynęła już jakaś oferta, jeżeli chodzi o chodnik w Łukaszowie. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Paweł Keklak. Siwak zakończy. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado, ja chciałbym, mam dwie sprawy. Chciałbym złożyć wniosek ponowny o naprawę punktową drogi gminnej gruntowej nr 32/2 na odcinku od posesji nr 10 do stacji ujęcia wody w Olszanicy. Co prawda wniosek ten był składany bezpośrednio u kierownika z Zakładu Usług Komunalnych drogą mailową, ale kierownik się zmienił i chciałbym nowo-staremu kierownikowi przypomnieć się. Druga sprawa to jest zgromadzenie tłucznia przy tej właśnie stacji ujęcia wody w celu bieżącej naprawy tej drogi właśnie gminnej. To było praktykowane w tamtych dawniejszych czasach przez tych właśnie kierownika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Następnie pan Paweł Marek Kalinowski, ale nie wiem, jeżeli do pani wójtu może chwilę oddychnąć. Nie? Nie. No, bardzo proszę, pan radny Paweł Kalinowski. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Trzy sprawy. Pierwsza to wieża telekomunikacyjna na osiedlu Zagrodnie. Tutaj pan mecenas tak skromnie i cichutko podpowiedział, że o ile gmina sama w sobie zbyt wiele w tym temacie nie może, o tyle mieszkańcy mają sporo możliwości. I tutaj chciałbym podpowiedzieć pani radnej razem z panią sołtys, żeby skonsultować się w gminie z panem mecenasem, bo to nie tylko państwo jesteście zainteresowani tym, żeby takie budowle powstawały w większej odległości od budynków i od szkoły. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tutaj już radny Siwak miał bieg odnośnie oświetlenia tego hybrydowego, ale już pani wójt na to pytanie odpowiedziała. I chciałbym tylko się jeszcze upomnieć i przypomnieć, bo wiem, że już w niektórych miejscowościach zostały zamontowane spowalniacze na drogach gminnych. W Olszanicy jeszcze nie, więc chciałbym wiedzieć, na jakim etapie to jest i prosiłbym o informację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Widzę tutaj pan Franciszek Szklasz się dobija, chce zabrać głos. Bardzo proszę, pan radny. Pani wójt, ja zgłaszałem uszkodzone lustro przy budynku 26 w Zagrodnie. I jeszcze chcę jedno lustro dodać, które po ostatniej wichurze zostało zniszczone przy kościele parafialnym w Zagrodnie. Tam leży to lustro przewrócone, może by ktoś z pracowników ZUK-u zabrał, bo tak no, leży przy drodze. Przy kościele, tak. Jedno i to jest jedno lustro, a drugie przy budynku 26 w Zagrodnie. To wcześniej zgłaszałem, jakby tak się udało. To musimy zobaczyć i do ubezpieczycia. Przy kościele by najszybciej, ja bym proponował, bo tak brzydko to wygląda, jak ono tam leży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj pani radna Anna Senko się dobija. Bardzo tak. Proszę. Już pani radna. Dziękuję. No chyba tak. Tak. Ja jeszcze chciałabym właśnie odnośnie tej oświetlenia, bo widzę, że pani wójt notowała tutaj, jak pan radny Olechowski zgłaszał i będzie interwencja do Taurona, bo ja chciałam w sprawach różnych właśnie zgłosić brak oświetlenia przy posesjach numer 21 i 22. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma interpelacje, zapytania? Jeśli nie ma, to ja sobie pozwolę złożyć dwa zapytania. Jedno to takie prawie osobiste. Panie Wójt, mam pytanie. Kiedy w końcu będę miał wypłacony zwrot tych kosztów za wynajęcie kancelarii prawniczej w sporze o wynagrodzenie pani wójt? Minął rok 11 listopada, jak zapłaciłem 2700 zł. I na dzień dzisiejszy jest dziwna sprawa, bo nikt nie wie, gdzie jest faktura. Zajmował się tym prawdopodobnie pan mecenas Tarnowski, później się zajmował tym pan mecenas Kowalski. Pan mecenas Kowalski, ja rozmawiałem z panem mecenasem, mówi, że przekazał fakturę dla pana mecenasa, dlatego bo jak nazwisko ten, no udzielił pan mi takiej informacji, że przekazał pan dla pana mecenasa, dla profesora, no mecenasa, o, dla pana mecenasa Błaszczaka. Taką pan mi udzielił telefon, no panie mecenasie, telefonicznie pan mi udzielił taką informację. No to dobrze, słucham, jaką pan udzielił. Nie zajmuje tą sprawą. Pana, według mojej wiedzy była kierowana odpowiedź do pana pełnomocnika, pana Ciesiula, to wiem. Tak. Natomiast ja się tą sprawą nie zajmuję. No to kto w tej gminie się zajmuje tym? Najprawdopodobniej pan jest pan zwłaszcza. To trzeba się zwrócić do pana mecenasa. Dobrze. No tylko tyle chcę przypomnieć, że opłacone było 2700 zł, bo to było procentowo od kwoty żądanej. Teraz kwota żądana się podwyższyła. Nie wiem, czy czasami nie będę musiał jeszcze w kancelarii prawniczej dopłacić za tą usługę. No nie wiem, tylko tyle na razie. I jeszcze jedno pytanie mam do pani wójt. W końcu jak z tym wodociągiem w Brochocinie? Będzie on robiony, nie będzie robiony, bo szanowni państwo, żadna inwestycja w Brochocinie nie może powstać, bo się zasłania tym, że będzie wodociąg robiony. Ja rozumiem, to byłoby chore, gdyby robić przykładowo drogę, pobocze czy cokolwiek, a za pół roku, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie kopać, bo będzie wodociąg zmieniany czy wymieniany. Ale na dzień dzisiejszy no to jest to bardzo daleko z tym tematem. Pytam się w końcu, bo ja składałem interpelację do pani wójt. Nie wiem dlaczego. Na oryginalnym wniosku, na oryginalnym druku, w terminie, we wszystkim otrzymałem odpowiedź, że moje interpelacje nie mają aktu prawnego. No i pani wójt mnie wzywa do uzupełnienia jako akt prawny. Ja nie będę, panie wójt, takich rzeczy robił. Ja skorzystam z tego, co pan mecenas Kowalski powiedział bodajże chyba w grudniu, że mam prawo wystąpić na drogę administracyjną. I ja to zrobię, panie wójt, bo to jest po prostu jest lekceważenie. Lekceważenie się pytałem o wiele spraw takich, no bo Wysoka Rado, no jak można inaczej się zapytać, jak prosty przykład, ile gmina Zagrodno wydała świadectw pracy od listopada 2018 do końca roku 2021? No jak można inaczej to zrobić? No jak można inaczej to sformułować? Albo było proste pytanie, czy faktem jest, że zakład komunalny w Zagrodnie opłacił dożynki 2021. Jeżeli opłacił, to z jakich środków i jaka kwota? No jak można inaczej się zapytać? Panie przewodniczący, czy zechce pan odpowiedź w temacie wodociągu w Brochocinie? Że co? Na samym początku pan pytał coś w temacie wodociągu w Brochocinie. Tak. Tak? Tak. Dobrze, to ja odpowiem. Państwu radnym, panu przewodniczącemu również znana jest sytuacja projektu na wymianę wodociągu w Brochocinie, który dla nas był priorytetowy i dalej jest.
bo wszyscy wiemy, pan radny jako mieszkaniec Brochocina zna tą trudną sytuację najbardziej i jest panu najbliższa. Firma, z którą podpisana została umowa, nie wywiązała się z całego zakresu umowy i wszyscy wiemy, to już historie na ten temat powstają, iż pominięte w projekcie zostało ileś, chyba 12, tak? Dobrze mówię, 12 gospodarstw. Pani projektant, wykonawca tego zdania zasłaniała się jakimiś dziwnymi argumentami, natomiast dla nas wykonanie zadania wymiany wodociągu dla wsi Brochocin jest zadaniem wymiany wodociągu dla wsi Brochocin, tak? I to jest w pani interesie i kompetencji uwzględnienie wszystkich miejscowości, bo jeżeli zamawiam coś, to chcę to dostać w całości, a nie 90% tego, co zamówiłam i żądać za to pełnej kwoty. Z tego tytułu, no niestety, my jesteśmy zobowiązani do prowadzenia tej sprawy prawnie do końca, dlatego została wysłana, czy przeanalizowany został ten projekt przez biegłego sądowego w zakresie takim, czy to, co pani wykonała, jest... Na ile wycenione jest warte to, co pani nam przedstawia? Ta ocena została przedstawiona i w tym momencie sprawa została skierowana na drogę sądową. I chciałabym, żeby pan mecenas tutaj dokończył, być może są jakieś nowsze informacje, na jakim to jest etapie w tym momencie w sądzie? Mogę, panie przewodniczący? No bardzo proszę. Moi państwo, po problemie, który się pojawił, właśnie ujawnił się z niezupełnością tej umowy w zakresie jej wykonania, to znaczy nieuwzględnieniem projektu tych 14 gospodarstw, pani nie chciała przystąpić do rozmów z gminą, tylko że gmina wyrażała gotowość tego, żeby przyjąć tą dokumentację w tym zakresie, który jest, ewentualnie żeby pani ją uzupełniła o te brakujące gospodarstwa. Pani nie wyraziła zgody na to, mimo proponowanego przez panią wójt przesunięcia terminu zakończenia dokumentacji. Konsekwencją tego gmina, tą dokumentację, którą otrzymała, tak jak pani wójt powiedziała, przekazała do biegłego sądowego celem oceny ustalenia stopnia procentowego wykonania przedmiotu umowy. W tym czasie pani zażądała wynagrodzenia. Sprawa została skierowana do sądu. Równocześnie ze strony gminy zostało naliczone pani kary umowne za opóźnienie przekazania przedmiotu umowy. Zostało złożone oświadczenie o potrąceniu. Sprawa jest na etapie procesowym. Jeszcze nie było pierwszej rozprawy, dopiero jest wymiana pism procesowych. Także do momentu zakończenia przez nas tych wszystkich procedur my nie mamy żadnego ruchu, ponieważ no nie możemy wykonać, nie wiem, innej dokumentacji, drugiej dokumentacji, czy robić jakichkolwiek ruchów w tym zakresie, ponieważ my coś zamówiliśmy i pani coś wykonała. Więc teraz kwestia tego, w jakim zakresie my będziemy musieli tej pani zapłacić, bo na pewno coś będziemy musieli zapłacić, ale ile, to będzie rozstrzygał sąd. Więc z przyczyn od nas, no niezależnych, tak, takie sytuacje się zdarzają. My zamówiliśmy coś, podpisana umowa została prawidłowo. Wykonawca się z umowy nie wywiązał, no i my będziemy się bronić, tak, bo zarzut byłby z państwa strony i słuszny, gdybyśmy tą dokumentację przyjęli. W naszej ocenie wykonaną może i prawidłowo, ale niekompletnie. Z całym szacunkiem, pani wójt, to nie jest, jak to powiem, żadna piłeczka do pani, proszę się nie obrażać. Ale ja się nie obrażam, ja tylko tłumaczę. Była taka sytuacja. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, było spotkanie w Łukaszowie, było spotkanie tu na Świetlicy, było pytanie, padane pytanie do pana naczelnika, do pana kierownika zakładu komunalnego, czy cały... Tak, cały wodociąg od A do B. Można było tego uniknąć jeszcze na fazie projektowania. Jeżeli było zgłaszane, że jest niecały Brochocin, można było to uniknąć. Ale powiem brzydko, byłem oszukiwany przez pana naczelnika i przez pana kierownika. Dopiero jak już został całkiem projekt prawie wykonany, dopiero jak poszedłem do biura, do góry, do pana naczelnika i tą mapę, ten projekt wzięliśmy, no okazało się, no przeoczenie. No jak można było przeoczyć? A było cały czas, czy cały wodociąg? Tak, cały wodociąg. No dzisiaj jest taka sytuacja, jeżeli to weszło na powiedzmy drogę sądową, to trzeba sobie powiedzieć szczerze, proszę się nie obrazić, ale w tej kadencji ten wodociąg nie będzie zrobiony.
Dziękuję bardzo. Nie będzie zrobione, bo sądy, jak zaczną się sądy, przeciąganie, odwoływanie, powoływanie wszystkiego, a kadencja jeszcze 2 lata, to w tej kadencji nie będzie zrobiony wodociąg. No. Przepraszam, że tak mówię, ale ja tak odczuwam i tak to jest. Wszystko jest możliwe, panie przewodniczący. Nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, jak długo to będzie trwało, natomiast my, w mojej ocenie, robiliśmy wszystko, co możliwe, żeby chronić interesy gminy. A sytuacje takie, ja za projektanta nie odpowiadam, bo to osoba niezależna, osoba, która złożyła ofertę, która w naszej ocenie była kompetentna, nie dopełniła warunków umowy i no, wyszła taka sytuacja. Natomiast my przyjąć tego nie mogliśmy, a w mojej ocenie wykonaliśmy wszystko, żeby chronić interesy i finanse gminy. Ja tylko się obawiam jednego, bo już miałem więcej nie zajmować głosu, ale obawiam się jednego. Jeżeli pani projektant udowodni to, że została czy otrzymała zlecenie tylko na wykonanie tej nitki, no to ja nie wiem co. Jeżeli to, oby do tego nie doszło. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Olechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani wójt, wysoka rada. No tego nie udowodni, bo umowę żeśmy wszyscy czytali, także tego nie udowodni. Nie? Było całość miejscowości Brochocin, jak Brochocin całość, no to jest całość. Nie? To nie ma, że tam 14 czy 12, pomijamy gospodarstw. Nie? Ale tak, ale tutaj jest tak, bo ja widzę, proszę państwa, widzę taką sytuację. 28 lutego jest tuż, 17 godzina 28 lutego już. A ta dokumentacja jest w arbitrażu. I ja rozumiem, że nie ma żadnej możliwości ugody, nie ma żadnej możliwości zawarcia ugody z tą panią, żeby tą dokumentację pozyskać nawet na tą część tego Brochocina. Bo tutaj to, o czym mówiłem, proszę państwa, wcześniej. Zadanie wymiany wodociągu i powiem tak, przy udziale tym, którym mamy tutaj w tych programach inwestycji strategicznych w edycji numer 2, przy 5% udziale, to by nas kosztowała 200 tysięcy. 200 tysięcy. 5% udział. Przyjmiemy, że tą wartość, która była tam, było 3,871 milionów, prawie 4 miliony, to by około 200 tysięcy. Ja już widzę, że tego nie będzie, bo nie będziemy pewnie, proszę państwa, myślę, pani wójt, że pani się też zgodzi z nami, nie będziemy pewnie teraz ryzykować tak ogromnego zadania, jak jest kanalizacja gminy, bo to jest w tym samym zapisane, w tym samym dziale. Wymiana wodociągu i kanalizacja. To jest tego samego działu, o czym mówiłem wcześniej. A więc tak, ja mówiłem, jak pamiętacie, że jedno zadanie zawalamy, to na resztę nie otrzymujemy dotacji. To, że jeżeli nie ma możliwości ugody zawarcia przez sobotę i niedzielę, to pewnie nie ma już tego wodociągu w tej kadencji. To mówi panie przewodniczący. I szkoda, bo dlatego, że mając dokumentację, a to było 30 listopada, panie przewodniczący, kiedyśmy tutaj się zebrali, kiedyśmy na ten temat rozmawiali, kiedy zostały nam przedstawione te dokumenty właśnie pomijające. I tutaj tak akurat powiem, że pani wójt ma tutaj w tym względzie rację, bo dlatego, że tam było ujęte całe miejscowość Brochocin. Tylko, że ten dalszy etap, żeby wynegocjować, no nie wiem, pewnie każdy ma swoją rację, wynegocjować właśnie, żeby tą dokumentację niepełną, bo ona nie była pełna, bo brakowało 14 gospodarstw, żeby ją właśnie wziąć i przyjąć do realizacji. I dzisiaj byśmy mieli na tą część Brochocina tą dokumentację. A tak to nie mamy. A jak wyroki boskie są niezbadane, a sądowe przyjmiemy, że są. No. Także ja dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa interpelacje, zapytania? Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do następnego punktu. Następnego punktu porządku. Przyjęcie kalendarza imprez uroczystości gminnych organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Informuję, że radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zagrodno w dniu 18 lutego 2022 roku zapoznali się z kalendarzem imprez gminnych na rok 2022 i Komisja Oświaty zaproponowała zmiany o wprowadzenie dodatkowo 6 gminnego charytatywnego biegu między wiatrakami, biesiady ludowej
nad skorą śpiewanie i przeglądu zespołów kolędniczych z kolędą po kresach. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania do tej informacji. Jeśli nie ma, dziękuję. Zamykam dyskusję. Uważam tą, powiedzmy, informację za przyjętą. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja o dożywianiu dzieci. Czy coś, panie radny? No to myślałem, że coś jest. No przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja o dożywianiu dzieci w szkołach. Informuję, że radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zagrodno w dniu 18 lutego 2022 roku zapoznali się z informacją otrzymaną od pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do tej informacji? Jeżeli nie ma, dziękuję. Uważam informację za przyjętą. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie z zakresu wspierania rodzin, pomoc rodzinom wielodzietnym, niezaradnym życiowo, asystent rodziny 500+ oraz inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za rok 2021 i zamierzenia na rok 2022. Informuję, że radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zagrodno w dniu 18 lutego 2020 roku zapoznali się ze sprawozdaniem otrzymanym od pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania do tego sprawozdania. Jeżeli nie ma, dziękuję. Uważam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2021. Informuję, że radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zagrodno w dniu 18 lutego 2022 zapoznali się z informacją otrzymaną od pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania, uwagi do tej informacji. Jeżeli nie ma, dziękuję, uważam informację za przyjętą. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Złożenie deklaracji dla powiatu złotoryńskiego o zabezpieczenie w budżecie gminy Zagrodno środków finansowych na 2022 rok w kwocie 225 tysięcy zł na zadanie pod nazwą remont drogi numer 2625 Uniejowice-Grodziec. Informuję, że radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zagrodno w dniu 18 lutego 2020 roku zapoznali się z otrzymaną od starosty złotoryńskiego informacją. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania do tej informacji. Albo widzę, że pan radny Olechowski chce zabrać głos. Coś tam znowu, sprawy techniczne. Brak oczekujących. No, nie wiem, podejść. O, jest. Jest już. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Orechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani wójt, wysoka rado, szanowni państwo. Rada Gminy ma takie uprawnienia, żeby złożyć taką deklarację. Ona oczywiście nie jest podparta żadnymi środkami finansowymi. Niemniej ze statutu wynika, że Rada może na swój wniosek, na wniosek zainteresowany może taką deklarację złożyć i myślę, że taką deklarację również powinniśmy złożyć. Szanowni państwo, jest to droga Uniejowice-Grodziec, droga, która jest w zarządzie powiatu złotoryńskiego
I powiat ma zamiar złożyć, mówię ma zamiar, bo już deklaruje się, że złoży do Polskiego Ładu to zadanie w ramach realizacji. No, powiat nie ma swoich środków. My, proszę Państwa, już w dalszej części dzisiejszej sesji Rady Gminy będziemy pewnie zabezpieczać te środki na dokumentację w ramach porozumienia, które również wyraziła Rada Gminy i Rada Powiatu, żeby to zadanie realizować. No powiem tak, ta deklaracyjność to jest taka troszeczkę, no boją się również o tym, co mówiłem wcześniej, boją się również, że jeżeli to zadanie złożą, a mają zadania jeszcze inne na innych gminach, mają trzy zadania w sumie z tym naszym, no to boją się, że my po prostu zawalimy tą sprawę, no nie, to oni tamte zadania również wypadną, nie? W związku z tym, no chcą takiego zabezpieczenia. No chcą takiego zabezpieczenia, ja się też nie dziwię, że chcą. No, bo boją się o pozostałe samorządy. Niemniej jednak, jak Państwo pamiętacie, wcześniej ta deklaracja była robiona na tą dalszą część Grodźca, była robiona również koncepcja, ta słynna koncepcja, która była robiona. To zadanie w tym pierwszym etapie, to zadanie całe zostało podzielone na dwa etapy. Ten pierwszy etap to jest właśnie ten, o którym teraz mówimy, Uniwice Grodziec i wartość zadania zapisana jest tym z naszym udziałem 225 tysięcy, to jest 4,5 miliona. Natomiast co będzie z drugą częścią, na pewno nie teraz, nie w tej edycji Polskiego Ładu, tą drugą część, która miała być na Grodziec, tam jest z chodnikiem, z oświetleniem, z wymianą nawierzchni i miało to być rozciągnięte i to pewnie będzie, będziemy również na ten temat rozmawiać, bo ja wiem, że to jest. No jeżeli by się ten Polski Ład udał, Szanowni Państwo, no to wiecie, to no za grosze robimy to zadanie, które jest potrzebne naszym mieszkańcom, nie ukrywam, nie? No i bo ten drugi etap to będzie do granicy gminy Zagrodno z granicą gminy Pielgrzymka, a więc trzeba byłoby tam również, w związku z tym, że jest tam część tej części wioski Grodziec jest tam zabudowana, również trzeba by tą dokumentację w formie koncepcji zrobić, ale to jest przyszłościowe, to nie teraz, nie? No a teraz mówimy o tym zadaniu, No i jestem zdania, i myślę tak, komisja wyraziła swoją wolę na posiedzeniu Komisji Budżetowej, że jak najbardziej, no proszę Państwa, to nie kosztuje nas to 3 miliony czy 3,5, jak miało wcześniej kosztować, tylko kosztuje nas to ewentualnie 225 tysięcy i projekt, tak jest, i projekt. Także to ja, jak powiem tak, no nie, że zamykamy oczy i idziemy w ciemno w to. I to jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych w tym temacie? Bardzo proszę, Pani Wójt. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, bardzo, że zmienili Państwo zdanie. No nie, pieniądze zmieniły zdanie. Nie. Państwo zmienili zdanie. Ja przypomnę czerwiec, nie wszystkich. Trochę mądry Polak po szkodzie, bo gdybyśmy... No Panie Radny, trochę jednak w tym prawdy. Gdybyśmy w czerwcu... Wtedy też chodziło tylko o projekt. Wtedy bardzo prosiłam, było spotkanie ze starostą, z wicestarostą o zabezpieczenie kwoty 140 tysięcy na jeden etap i na drugi etap. Zwróćmy uwagę na to, że w tym momencie już też okoliczności się zmieniły i już ten jeden etap kosztuje 110 tysięcy, gdzie na tamten moment mieliśmy szansę zrobić i jedną i drugą część w kwocie chyba 146 tysięcy. Państwo się nie zgodziliście na to. I też mówiłam, zróbmy projekt, być może pojawi się szansa na finansowanie. To jeszcze zostaliśmy wtedy oskarżeni o to, że ta koncepcja to była zrobiona w ogóle po nic, jak się okazuje, wcale to nie do końca jest tak. Więc teraz cieszę się, że zmieniliście Państwo zdanie. Cieszę się, że pojawiła się taka możliwość. Z tym, że trzymamy mocno kciuki za to, żeby to się czasowo udało. Ponieważ Państwo zabezpieczycie teraz te 110 tysięcy na wykonanie tego pierwszego etapu. Tak? Tutaj mówimy o tych kilku kilometrach drogi między Uniawicami a Grodźcem. Podpiszemy umowę z
z projektantem. Dobrze wiemy, że wykonanie dokumentacji projektowej na tak duży odcinek to jest pracochłonne i czasochłonne. Sam chodnik w Zagrodnie projektowany był chyba niemal rok czasu. Na sam mapę do celów projektowych długo się czeka, więc trzymajmy mocno kciuki, żeby potem jest 6 miesięcy od ogłoszenia wyników Polskiego Ładu, jest 6 miesięcy na ogłoszenie przetargu. No miejmy nadzieję, że to jednak te procedury drugiego ogłoszenie wyników tego drugiego naboru się trochę przedłuży, co czas będzie grał na naszą korzyść. Ale fajnie, bo ta droga rzeczywiście wymaga pilnej interwencji. Dużo ludzi tą drugą drogą się porusza. Cieszę się, że Rada jest przychylna i stworzone zostały możliwości takie, żeby te środki pozyskać. Powiat się zobowiązał do tego, żeby tą drogę w ramach swojego naboru złożyć. Jednocześnie my złożyliśmy taką tęczę ze starostą, że my wykorzystamy swoje możliwości, żeby złożyć ten chodnik w Zagrodnie, na który już dokumentacja projektowa leży i czeka, również w ramach tego drugiego naboru. Jeżeli nam się uda, jeżeli uda się i nam, i powiatowi, to będziemy naprawdę szczęśliwi, bo wtedy pójdą dwa takie duże, kluczowe projekty, dwie duże inwestycje. Także trzymam mocno kciuki i bardzo się cieszę, że tak się stało. Bardzo proszę. No i super. To wszyscy się cieszymy. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Olechowski, a później pan radny Tomasz Herbut. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie sekretarzu, tutaj mówiłem, że będę li postawą, bo tak jeszcze raz powtórzę, że to nie myśmy mieli zdanie, tylko środki zmieniły zdanie, to naprawdę, bo 3 miliony czy 3,5 miliona, a 225 tysięcy to jest różnica, żeby to było wszystko jasne, to jest raz. Dwa, gdybyśmy wtedy realizowali dokumentację, to mielibyśmy dokumentację niepełną, dokumentację jedną i pewnie by się skończyło tak z Brochocinem, pewnie tak samo by się skończyło, a nie mielibyśmy dokumentacji do granicy gminy, a więc jest to szansa, że będzie dalej. To jest raz. Dwa. Mieliśmy wtedy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, a nie Polskiego Ładu. A wtedy ja wyraźnie mówiłem i tu muszę powiedzieć, że pan starosta pewnie mnie słucha, na naszym spotkaniu powiedział, że faktycznie, że chyli czoła przed nami, żeśmy tak przewidzieli taką sytuację i taka forma finansowania 5% będzie na tą drogę, a nie 70%. No jest różnica, no pani wójt, no jest różnica. No, gdyby pani była nie zaczęła tego, że myśmy zmienili zdanie, no nie, tak dalej, że myśmy może... To nie do końca, tak. Widzimy, jaka jest sytuacja. A powiem państwu tak, 3 miliony złotych, gdybyśmy wydali na tą drogę, mielibyśmy kawałek drogi, no. A 3 miliony złotych przy udziale 5% do kanalizacji, to jest wartość zadania pani wójt 60 milionów. No matematyka jest, no naprawdę jest taką dziedziną trudną, ale naprawdę trzeba to wszystko przewidywać, jak to będzie wyglądało. I 3 miliony na drogę, a 3 miliony, 63 milionów kanalizacji, no to jest znaczna różnica. Ja już więcej nie będę mówił na ten temat, bo myślę, że jest to potrzebne i wszyscy z tym stanowisku, że trzeba to zrobić. Ja dziękuję. Będzie pan miał udzielony głos. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Herbut. Dziękuję bardzo. W sumie to kwestię zabrał mi pan radny Olechowski, ale żeby było, już jak się zgłosiłem, to chciałem powiedzieć tak. Szanowni Państwo, sam osobiście byłem przeciwny robieniu drogi za grube miliony, ale jest różnica. Grube miliony w czasach, w których sami mówimy, że na to nam brakuje, sama pani mówiła o tych salach chociażby, nie żebym się czepiał, a te 200 ileś tysięcy, no to jest ta różnica, która czyni to, że się człowiek czasami zastanowi i podejmuje właściwą decyzję. I to samo odnośnie chodnika. Myślę, że nie jesteśmy jako radni przeciwni, tylko chodzi o to, żeby to były właściwe proporcje, jeżeli chodzi o wkład własny, bo potrzeb mamy najwięcej. Taka była opracowana piękna strategia dla naszej gminy na ileś tam lat i z której wynika wprost, że mamy najsłabszą infrastrukturę w naszym powiecie ze wszystkich gmin. Więc mamy nad czym naprawdę pracować, więc ten wkład jest nam potrzebny, więc szukajmy i wybierajmy takie przedsięwzięcia, gdzie ten wkład nasz będzie jak najmniejszy, a te środki zewnętrzne jak największe. I wtedy zrobimy za mniejsze pieniądze dużo więcej. I o to chodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Paweł Kalinowski. No to dziękuję. No to dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych w tym temacie? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Przed złożeniem tej deklaracji musimy sprawdzić kworum, bo doszedł do nas pan radny Piotr Siwak. Na początku było nas 14, a teraz zobaczymy, ile nas jest. Proszę, sprawdzamy kworum. A to jeżeli nie możemy sprawdzić kworum, to nie zagłosujemy. O. No nie wiem. No to już poszło. Dobrze. Dziękuję bardzo. Informuję, że jest nas w chwili obecnej 15 radnych. I teraz bardzo proszę, przegłosujemy deklarację złożoną dla złożenie deklaracji dla powiatu złotoryskiego o zabezpieczenie w budżecie gminy Zagrodno środków finansowych, już pani mi przerzuciła, środków na rok 2022 w kwocie 225 tysięcy na zadanie pod nazwą remont drogi numer 2625 Uniewice Grodziec. Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Stanisław, pan radny Stanisław Olechowski, pan radny Paweł Keklak i pan radny Paweł Kalinowski. Macie jakieś tam problemy? O, no trudno mi tu na tablicy się. Dziękuję bardzo. Uważam, że deklaracja została jednogłośnie podjęta, 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwał. Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Zagrodno. Po zmianach informuję, że Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Gminy, Planowania pozytywnie zaopiniowała ten projekt na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania do wyżej wymienionego projektu. Nie ma? Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad 15 radnych. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Zagrodno. Bardzo proszę o oddanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. O, sorry, przepraszam. Większością głosów, 14 głosów za i jeden wstrzymał się. Wstrzymał się i jeden. Dobrze. Dziękuję bardzo. Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po upływie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Informuję, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym pozytywnie
mieniem gminnym pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2022 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania, uwagi do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po upływie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Nie wiem. Panie Wasipko. A nie słucha mnie też dzisiaj. Spróbować lekko może. Dziękuję bardzo. Proszę wyświetlić, bo... Ogłaszam podsumowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 15 głosów za. Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych gminy Zagrodno po zmianach. Informuję, że Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2022. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania, uwagi do wyżej wymienionego projektu uchwały. Jeżeli nie ma, dziękuję, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych gminy Zagrodno po zmianach. Proszę o oddanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Ogłaszam podsumowanie. 15 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zagrodno na 2022 rok. Informuję, że Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2022. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania do projektu uchwały. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zagrodno na 2022 rok. Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Pan radny Jan Kotylak i pan radny Franciszek Szklasz. Problemy techniczne znowu? Już, dobrze, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 15 głosów za. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2022 roku. Protokół z
50. sesji Rady Gminy Zagrodno został wyłożony radnym do wglądu przed obradami. Czy są poprawki, uzupełnienia do tego protokołu? Jeżeli nie ma, dziękuję. Zarządzam głosowanie. Proszę o oddanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał. Ktoś tam? Pan Paweł Kalinowski. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z 50. sesji Rady Gminy Zagrodno został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawy różne. Bardzo proszę radnych, następnie sołtysów o zgłaszanie czy zabieranie głosu na temat spraw różnych. Bardzo proszę. Tak, tak, zabierz głos w dyskusji. Tak. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Orechowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie wójt, Wysoka Rado. Szanowni państwo, chciałem złożyć oświadczenie. W związku z tym, że mam ogromną ilość i telefonów, i odwiedzin w domu, chciałem złożyć takie oświadczenie na sesji Rady Gminy, aby ono dotarło do wszystkich, że ani w tej najbliższej przyszłości, ani w tej dalszej przyszłości nie mam zamiaru i nie będę kandydował na wójta gminy Zagrodną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Radnych, o, bardzo proszę, aha, tu pan, pani radna Anna Sęko, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam taką... Poczekaj. No, Olechowski, zakończ. Dziękuję bardzo. Ja mam taką prośbę, bo tutaj mieszkańcy domu nauczyciela proszą, żeby wyciąć takie nisko rosnące gałęzie przy wjeździe do ich budynku, ponieważ ostatnimi czasy musieli nawet węgiel z palet wozić na taczkach, ponieważ większe samochody nie chcą tam wjeżdżać. No i samochody, śmieciarki też mają problem z wjechaniem. Także bardzo proszę o wycięcie tych gałęzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Halina Pawlus. Panie przewodniczący. Moment. Pani radna. Udziel głosu. Udziel głosu dla pani Haliny Pawlus. Pani Sęko nie dokończyła jeszcze. O, dobrze. Bardzo proszę, pani radna Pawlus. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani wójt. Ja chciałam w sprawie drogi do cmentarza. Tam są kolosalne i dziury, i wjazd tu od strony do grobca, jak się jedzie, ten wjazd cały jest strasznie zblokotany i w ogóle tak duże są dziury, że mieszkańcy prosili mnie, żebym zgłosiła i coś zrobić z tą drogą, że coraz większe są i po prostu nie idzie przyjechać. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Herbud. A ja na ręce pani wójt chciałem złożyć podziękowania za działania pracownika związanego z tego wytypowanego do budżetu obywatelskiego, za to, że się bardzo mocno zaangażował i udzielał wszelkiej niezbędnej pomocy przy wypełnianiu wniosku składanego przez Radę Sołecką Wsi Zagrodnej. Także dziękuję takich nam pracowników, że urzędnika. Bardzo dziękuję w imieniu pani Marioli, bo zaangażowała się bardzo. Tak jak pani przeżywa ten budżet obywatelski, to naprawdę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Piotr Siwak.
Ja jeszcze korzystam z okazji. Pytanie takie do pani wójt. Mamy na świetlicy w Łukaszowie, ale też z tego co wiem w Brocinie założony alarm, który bardzo fajnie funkcjonuje. Jest, no i nie ma co do tego zastrzeżeń, oprócz tego, że trzeba go doładowywać tak jak telefon na kartę. No proszę, proszę pani. Zaraz. No ja już muszę porozmawiać. No dobrze, poczekamy chwilę. Face to face. Gdzie ty masz sobie? Proszę. To ileż można? Dobrze, kontynuuje pan radny Piotr Siwak. No, bardzo proszę panie radny. Tak jak wspominałem, te alarmy bardzo fajnie się sprawdzają, tylko jest jeden problem, bo trzeba je doładowywać tak jak kartę do telefonu, która jest droga i tam te SMS-y bardzo drogo wychodzą. I pytanie do pani wójt, bo to też temat już się ciągnie kilka miesięcy. Czy my naprawdę mielibyśmy problem, żeby zakupić taką kartę na abonament, gdzie ten abonament wynosi tam w granicach 20 zł i włożyć tam tą kartę do tego, by to fajnie funkcjonowało i zaoszczędzilibyśmy na pewno na tym. Czy to jest taki problem? Bo ja proszę już też trzecią panią tam z kolei, która się tym zajmuje i jest tak ciężko, żeby zakupić. Ja z tego co wiem, w Brocinie też jest też taki alarm. Trzeba by było po prostu... Ja jeszcze raz wytłumaczę pani wójt. W tej chwili są karty telefoniczne na kartę, tak, na doładowanie. I to bardzo drogo wychodzi. A gdybyśmy po prostu dołączyli pakiet jakiś tam za 20 zł na abonament, bo tak teraz jest, tak to funkcjonuje, że za 20 zł mamy tam full wypad, że tak powiem. I wystarczyłoby kupić tylko dwie karty takie na abonament, jedną włożyć do Brocina, drugą do Łukaszowa i temat mamy już taki załatwiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Danuta Kuźniar. Dziękuję bardzo. Ja bym prosiła o... Moment. No trudno, no taka jest. Pan Piotr Siwak, żeby zakończył. Panie, bo jest... O, dobrze, bardzo proszę. Chodzi mi o świetlicę wiejską w Modlikowicach. Ja bym prosiła o naprawienie rynny, która jest pęknięta. Woda płynie po budynku i wlewa się wszystko do piwnicy i o wyczyszczenie rynien. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwo radni, jeśli nie macie państwo sołtysi. Dziękuję. Dziękuję. Pozwolę sobie ja. Wysoka Rado, otrzymałem pismo od pana kierownika zakładu komunalnego w Zagrodnie. W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy, który w dniu 9 lutego 2022 odrzucając apelację gminy utrzymał na mocy wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 12 lipca 2021 roku, przywracając mnie do pracy na wcześniejsze zajmowane stanowisko, czyli kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Informuję, że w dniu 10 lutym 2022 zgłosiłem pisemną gotowość do podjęcia pracy na stanowisku kierownika. Zapoznałem się wstępnie z sytuacją w zakładzie i informuję o stanie rzeczy, jaki zastałem. Wysoce niepokojącym jest zakończenie roku finansowego 2021. Zakładu stratą na poziomie powyżej 90 tysięcy złotych, co nigdy nie miało miejsca podczas pełnienia przeze mnie funkcji kierownika ZUK. Wstępnie ustaliłem, że w październiku 2021 Zakład Usług Komunalnych na polecenie wójt gminy Zagrodno opłacił fakturę tytułu dożynki gminne 2021 w kwocie 50 tysięcy złotych. Nie jestem w stanie zweryfikować podstawy i źródła zlecenia, prawidłowości jego wykonania i nie mam wiedzy, czy w momencie jej zapłaty zakład posiadał już stratę. Kolejne wysoce prawdopodobnym powodem trudności sytuacji finansowej zakładu jest nie
stosowanie w 2021 roku obowiązujących taryf na świadczenia usługi w zakresie odprowadzenia ścieków zatwierdzonych przez Gospodarstwo Wody Polskie. Sytuacja jest bardzo niepokojąca, ponieważ obecnie zakład nie posiada środków wypłat, wynagrodzeń oraz regulowania bieżących zobowiązań przede wszystkim za energię elektryczną, która jest koniecznym, kluczowym kosztem zakładu dla funkcjonowania stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Audyt, jaki został sporządzony przed końcem 2021 roku, nie wyjaśnia tego stanu rzeczy, dlatego rekomenduję w trybie pilnym zajęcie się sprawą, a przede wszystkim, aby zaprosić na sesję Rady Gminy obecną główną księgową zakładu, ewentualnie kontrolę komisji rewizyjnej, a także inne przewidziane prawem czynności w celu zapobieżenia skutkom prawnym tej sytuacji. Szanowna Rado, powiem tak, no dochodziły jakieś tam głosy, że pracownicy Zakładu Usług Komunalnego mają wypłacane pobory na raty i tak dalej, i tak dalej. No jest to takie trochę zaskakująca ta sytuacja. I ja mam taką propozycję, nie wiem jak to Wysoka Rada na to spojrzy. Po prostu mam no taki plan zwołać na temat zakładu komunalnego i tylko wyłącznie na temat zakładu komunalnego sesję nadzwyczajną. Po prostu nie powiem dzisiaj terminu, no powiem gdzieś koło 10 powiedzmy marca, żeby powiadomić pisemnie byłego pana kierownika i było panią księgową, pisemnie zaprosić na tą sesję byłych i obecnego pana kierownika i panią księgową. Bo jeżeli zacznie się taka przepychanka, a była już taka mowa o tym, że zakład komunalny stoi nad przepaścią bankructwa czy coś takiego, no po prostu nie ma co tego zasypywać. Popierę, trzeba jasno i deklarację i głośno powiedzieć, jak tą sytuację wyprostować i jak ten zakład komunalny ma dalej funkcjonować. Jest taka moja propozycja. Nie wiem, jeżeli tutaj, bo to radni wszyscy dostali te pismo, no bo to skserowane dostali, to jest niby na ręce przewodniczącego gminy, ale no po prostu sam przewodniczący nie jest do tego władny. Dlatego taka jest moja propozycja. Czy ktoś z państwa radnych ma inną propozycję? Bardzo proszę pan. Pani wójt, bardzo proszę pani wójt. Później pan radny Stanisław Olechowski, widzę tam stuka, chce się zgłosić. Bardzo proszę pani wójt. Po pierwsze jestem zaskoczona, bo ja takiego pisma nie dostałam, a uważam, że po pierwsze powinno być adresowane do wójta, jeżeli pan kierownik takie nieprawidłowości wykrył w zakładzie usług komunalnych, to powinien zwrócić się do swojego pracodawcy, tak? Otóż pomijam ten fakt. Z tego, co zdążyłam sobie zanotować, jak pan przewodniczący to pismo raczył czytać, no sprawozdanie z tego, co wiem, to jest do końca marca, więc wyprzedzanie faktów na tym etapie. Nie wiem, ciężko mi się do tego ustosunkować. Zanotowałam tam taką kwestię, że mieszkańcy, że nieprawidłowo były naliczone opłaty za ścieki. Rozumiem, że pan kierownik bardzo by chciał, żeby mieszkańcy płacili o 100% więcej za wodę i ścieki, tak jak to było w Kunicach. Bo tak to odczytuję. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to z tego, co mi wiadomo, to wynagrodzenia w ZUK-u zawsze płacone były na raty.
I odnośnie strat, to tak na szybko, strat ZUK może i nie ma za pana kierownika Karkowskiego, bo ale wszyscy państwo dobrze wiecie, że dopłaty do wody dostawał, jak później się okazało, nienależne i ukrywany był podatek od nieruchomości. Natomiast konkludując to pismo i moją wypowiedź, jeżeli takie nieprawidłowości zostały wykryte, to ja wnoszę, będę składała wniosek do pana przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej, podjęcie uchwały i zobowiązaniu komisji rewizyjnej, tak jak tutaj pan kierownik wnosi, do przeprowadzenia kontroli w ZUK-u. Ja się pod tym obiema rękami podpisuję i tak bym bardzo chciała, żeby w tym kierunku to szło. Jeżeli Rada się przychyla do mojego wniosku, no to w poniedziałek, jeżeli pan przewodniczący w poniedziałek nie zwoła sesji, nie wyznaczy terminu, to ja taki wniosek złożę. I bardzo będę chciała, żeby komisja rewizyjna zajęła się tym tematem i wyjaśniła wszystko to, co pan kierownik Karkowski podnosi w przytoczonym piśmie. Dziękuję bardzo. Szanowna pani wójt, ja zasygnalizowałem, że sesję nadzwyczajną trzeba złożyć w tym temacie, ale nie chciałbym zwoływać na poniedziałek czy na wtorek, bo chciałbym, żeby w tej sesji uczestniczyli również poprzednicy. A chodzi o to, że powiedzą, no nie zdążyliśmy przygotować dokumentów, materiałów i tak dalej. To pod tym względem, bo zwołać sesję to jest najmniejszy problem. Ale co później z tego wyjdzie? Co z tego wyniknie? Także tutaj z całym szacunkiem dla pani wójt. No nie będziemy tam dalej to rozgrzebywać, jak to jest, co to jest. Ja mam taką propozycję. Co innego mówi, co innego jest, a jest. I dlatego mówię, nie chciałbym się zajmować pomówieniami, plotkami, jakimiś tam niedomówieniami. No chciałbym, żeby to wyszło wszystko tak jak ma być. Oczywiście panie przewodniczący, ale z całym szacunkiem ja też zwracam uwagę na to, że od takich wyjaśnień, takich rzeczy jest komisja rewizyjna, która do takich rzeczy została powołana i tutaj bym apelowała do szanownej rady i do pana przewodniczącego, aby przychylić się do wniosku pana kierownika Karkowskiego i powołać komisję rewizyjną, która tą sytuację zbada i przedstawi szerszemu gronu wszystkim państwu radnym i również mi wyniki swoich działań i swojej kontroli. Tak jest. Dziękuję. Ja nie ukrywam, że tak, ale nie chciałbym pochopnie postępować. Wolałbym, żeby najpierw się odbyła sesja nadzwyczajna. Co usłyszymy, jakie ten, może nie trzeba będzie. A jeżeli taka będzie sytuacja, to wtedy się powoła kontrolę i na tym. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Olechowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pani wójt, Wysoka Rado. Z ostrożności budżetowej, proszę państwa. No, powiem tak, sprawozdanie, już pani powiedziała, że nie ma jeszcze, że nie ma, że będzie do końca marca sprawozdanie finansowe. Pewnie ono wiele nam rzeczy wyjaśni. Nie ukrywam, niemniej jednak, słuchając wypowiedzi na poszczególnych komisjach nowej pani księgowej, no, odnosiłem wrażenie, że jest źle, nie? Odnosiłem wrażenie, że jest źle. O tym pani wójt, że były wypłaty, odkąd pani pamięta, że były wypłaty na raty w ZUK-u, no ja powiem pani, że ja nie wiem, ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Może od tego momentu, od kiedy pani jest wójtem, no może, nie, ja nie wiem, bo tak to ja nie słyszałem, nie? Ale pewnie to będzie można wyjaśnić. Się będzie można dowiedzieć. Nie? Natomiast tak, szanowni państwo, dopłata do ścieków. Nie? Tak, Wody Polskie ustaliły taką stawkę wyższą do ścieków i do wody, bo do ścieków była osobno i do wody osobno. I woda została wprowadzona od 1 września zgodnie z wytycznymi polskich wód o 22 grosze do metra sześciennego. Natomiast do ścieków, pani wójt, no, zawsze stałem na stanowisku i dalej będę też stał na stanowisku. Zakład budżetowy jest naszym zakładem budżetowym. On obsługuje naszych mieszkańców i wszystkie obciążenia z tytułu mieszkańców powinny przechodzić przez gminę. A więc dopłacaliśmy do wody. Gmina.
i należy dopłacać. Jeżeli nie do wody samej, bo jest 392, ktoś powie, że nie jest droga, mogę się z tym zgodzić. Natomiast co do ścieków, w mojej ocenie należało podjąć działania, żeby od września już dopłacać do tych ścieków. Żeby dopłacać do ścieków. Dla zakładu usług komunalnych, do każdego metra sześciennego odebranego ścieków. Z wytycznymi zresztą polskich wód, które one wskazały. No, a mówienie o tym, jak pani tutaj do pana przewodniczącego się zwróciła, że pan by widział tak, żeby obciążyć mieszkańców. Nie, pani wójt. Pieniądze, środki finansowe w tej gminie są również środkami mieszkańców. Również są również środkami finansowymi mieszkańców. A więc de facto, dopłacając do ścieków, nie obciążamy mieszkańców, ale tak naprawdę to z ich puli te środki idą na dopłatę. Ich. I jak pani wie, już na rok 2022 jest już dopłata do ścieków 130, tam bodajże 6 tysięcy, tak? A więc można? Można było. Po co było te zawirowania takie robić? Po co było kombinować? Bo to było kombinowanie, zwykłe kombinowanie, pani wójt. To było zwykłe kombinowanie, jak z tymi świetlicami do ZUK-u, jak z tym wszystkim. Później przerzucenie tej faktury do zapłaty, dla dużynki. No a co, zakład usług komunalnych organizował jakieś zapytanie ofertowe na temat dużynek? Zapytamy się. Tutaj właśnie idę w tym kierunku, że tak, panie przewodniczący, ma pan rację. Dać czas i byłemu kierownikowi zakładu usług komunalnych i byłej pani księgowej, tak, żeby się do tego przygotowały. Trzeba im wskazać, co i jak, z czego będą ewentualnie przepytywani, bo to są rzeczy, które nas interesują. To są rzeczy, które nas interesują. A wszystkie inne działania, łącznie z tymi, które Rada Gminy podjęła, a więc tak, dopłata do pustostanów, trzeba tym się zająć i to już, żeby zakład usług komunalnych, żeby złożył wniosek o sprzedaż, żeby nie sami sprzedawali, jak to sugerowano nam. Nie, tylko to gmina jest do tego, żeby sprzedać, bo to jest nasz majątek, to nie jest zakład usług komunalnych majątek. A więc do pustostanów, żeby się jak najmniej podnieść. Prawie 500 metrów kwadratowych jest pustostanów. 340 dopłacamy. Do lokali socjalnych i komunalnych dopłacamy. I powiem tak, ledwo pan kierownik wrócił na stanowiska, no i powiem, nie wiem, jakby to było, jakby był poprzednik, ale tak, już awaria w Olszanicy, wody nie ma. Wczoraj. Aż miło mi dzisiaj było patrzeć, mimo że jakiś czas nie miałem wczoraj wody, nie tylko ja, bo mieszkańcy Olszanicy, tej części. Nie, a dzisiaj miło mi było patrzeć, jak godzina 6, widzę, już kierownik zakładu usług komunalnych jedzie z SUW-u. To jest prawdziwy gospodarz. Mnie go interesuje. On nie był w Chojnowie, nie mieszkał gdzie indziej, nie, który czekał na telefon, coś się wydarzy, a lepiej, żeby się nic nie wydarzyło. Nie, nie. Ten sam jedzie, bez niczego, jedzie i sprawdza. Tak. I tak właśnie widzimy rolę kierownika. I po co to było wszystko psuć? Po co było to wszystko przewracać po swojemu? Nie było potrzebne, panie wójt. Naprawdę, to nie było potrzebne. I dzisiaj za chwileczkę będziemy mieli spotkanie na temat kanalizacji, na temat dokumentacji ewentualnej kanalizacji na podstawie koncepcji. Nie wiem, czemu tak pani się cały czas upiera, że będziemy rozmawiać na temat koncepcji. Koncepcję mamy, pani, być zrobioną. Będziemy na dokumentację robić, nie? A pani dalej w swoim wywiadzie mówi o koncepcji. Nie wiem, czy się pani przypiła tej koncepcji i wcześniej drogi, i teraz tej kanalizacji. Nie? O dokumentacji. I powiem tak, i jestem zadowolony, że będę miał partnera przy stole, który zna tą gminę od podszewki, który zawiązywał ten zakład usług komunalnych, będąc radnym, rezygnował z funkcji radnego, który stał się kierownikiem, który zna naprawdę wszystko i będziemy rozmawiać, myślę, jestem przekonany, że będziemy rozmawiać merytorycznie. Także, panie wójt, o tych cztery rzeczy, co mówiłem wcześniej, jest tak, wypłata na raty, nie wiem, nie słyszałem o takiej rzeczy, sprawozdanie finansowe to pani powiedziała, aczkolwiek już miałem sygnały na koniec roku, jeszcze była poprzednia księgowa, na koniec roku były już sygnały, że jest źle. No, pewnie to się okaże za chwilę prawdą, bo będzie to sprawozdanie finansowe widniało, jak
czarno na białym, bo tak powiem, żeby już nie mówić inaczej. No i o tym, co pan przewodniczący cały czas się dopominał, o tym, żeby wiedzieć, ile za te dożynki zapłacono, jakim prawem zakup skomunalny płacił za dożynki, a to de facto jest znowu w naszych środkach finansowych, bo to znowu od mieszkańców jest. A ja już tego nie wiem. No i ta dopłata do ścieków, którą już mi na szczęście unormowali i pewnie teraz już pani napisze, że no, ja jako szef komisji budżetowej pilnuję budżetu, a tam wydawałem takie pieniądze przez tyle lat na nie i sponsorowałem zakup komunalny. No nieprawda. Jeżeli jakiekolwiek były środki dawane na zakup komunalny, to były to środki z budżetu gminy, nasze wspólne. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa w tym temacie? Czy państwo sołtysi, czy pani wójt? Nie. Dobra, jeżeli nie, dziękuję bardzo. Zamykam 50. Przepraszam, jeszcze coś. Dobrze, bardzo proszę. Szanowni państwo, tak jeszcze zupełnie na koniec. Do tego monologu pana radnego Olechowskiego, przepraszam, trudno mi się odnieść, bo po prostu wygląda na to, że była to zakład usług komunalnych był krainą mlekiem i miodem płynącą i 400, 500, 600 tysięcy rocznie dopłat do wody, które powinny iść na remonty, które nie były wykonywane. Sami państwo dobrze wiecie, w jakiej sytuacji, w jakim stanie technicznym są instalacje wodociągowe, bo tych awarii jest na pęczki. Nie były wykonywane, ale to już pominę milczenie, bo to możemy dyskutować do jutra. Natomiast ja chciałam zaapelować o jedną rzecz. Jeśli mogę prosić o naprawdę chwilkę uwagi, bo my tutaj rozmawiamy o rzeczach ważnych dla nas, natomiast wszystkich na pewno poruszyła to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ja szczerze mówiąc nie mogę od wczoraj zebrać myśli i podejrzewam, że boję się tak samo bardzo jak my wszyscy. To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się abstrakcją i czymś, co nas w ogóle nie dotyczy, okazuje się, że za chwilkę może nas bardzo mocno dotyczyć, bo osoby napływające z Ukrainy już pojawiają się na Dolnym Śląsku. W związku z tym musimy podjąć jakieś działania. Ja tutaj chciałam tylko poinformować, że jeżeli chodzi, no musimy być zabezpieczeni, tak, mieć jakikolwiek plan, lepszy, gorszy, ale jakikolwiek mieć. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie osób, które ewentualnie u nas się pojawią, wytypowałam dwie świetlice, świetlice w Łukaszowie, świetlice w Wojciechowie. To jest tak na ten moment. W tym momencie dysponujemy tylko 10 łóżkami po będziemy się zwracać do Agencji Rezerw, do Wojewody i pozyskać z Agencji Rezerw jakieś dodatkowe takie rzeczy typu pościele, koce czy łóżka. Na ten moment nie możemy ich dostać, może się zmieni ta sytuacja w przyszłym tygodniu, żebyście państwo mieli taką świadomość, że to po prostu nastąpi, tak? Bo wiem, że już w dniach na Dolnym Śląsku ta sytuacja już jest. I teraz mam taką nie wiem, prośbę, apel do mieszkańców, bo my od poniedziałku chcielibyśmy uruchomić taką bazę czy spis takich miejsc, mieszkań czy domów naszych, tak, naszych mieszkańców. Jeżeli ktoś ma taką możliwość udostępnić czasowo pokój, nie wiem, kawałek wolnego łóżka u siebie dla tych osób, które tej pomocy potrzebują, no to można zgłaszać to do pana, do pracownika zarządzania kryzysowego, do pana Jerzego Bańki. My taką bazę takich mieszkań będziemy tworzyć, żeby już po prostu być przygotowanym. To jest jedna rzecz, a druga to taka, jestem też w kontakcie z gminami, które znam osobiście, są gminy na wschodzie, jedną z gmin jest gmina Ustrzyki Dolne i tam w tej gminie zlokalizowany jest punkt spisowy tych ludzi, którzy przekroczyli granicę i tam trafiają na kilka godzin. Sytuacja jest dramatyczna, bo dzisiaj też mam z rana informację od pana burmistrza. To są setki, to są już tysiące ludzi, którzy kilka godzin właściwie z plecakiem, to są często matki z dziećmi, bo w tej chwili mężczyźni 18-60 lat są na granicy zatrzymywani, nie są wpuszczani już na terytorium Polski, więc to są często same matki z dziećmi, które zabrały właściwie jeden plecak i nie mają nic więcej ze sobą. Uważam, że my jako
mieszkańcy gminy. Ja zresztą wystosuję też tą prośbę, ten apel do innych gmin naszego powiatu, nie powinniśmy pozostać obojętni. I z tego co wiem, to potrzeby są proste. Tak, to są ludzie, którzy przekraczają granice, potrzebują coś zjeść, napić się czegoś ciepłego i często udają się dalej do centrów dla uchodźców bądź innych jakichś bezpiecznych miejsc. Często gdzieś dalej na zachód przedostają się do rodzin czy znajomych. Więc potrzebne są miejsca, potrzebne są artykuły takiej pierwszej pomocy, czyli nie wiem, jakiś suchy prowiant, tak, paluszki, krakersy dla dzieci, soczki, potrzebne są koce termiczne, kubki termiczne, termosy, kawa, herbata. Proste rzeczy, które można zabrać czasami do torby, do plecaka, iść dalej, orzechy, czekolada. To są ludzie, którzy zatrzymują się kilka godzin. Są też tacy, którzy wymagają jakiejś bardziej takiej opieki, bo często uciekają, bomby spadają na głowę, więc uciekają bez dokumentów, więc potrzebują bardziej takiej większej troski. Ale tych ludzi jest naprawdę dużo i ci ludzie w końcu dotrą do nas. To jest ogromna tragedia, ogromne nieszczęście. Nam się wydaje, że to jest tak daleko, a to jest złudne wrażenie. Więc takie plakaty, takie informacje zostaną rozwieszone. Akcja będzie krótka, bo ta pomoc jest potrzebna, żeby ją już nieść teraz. Tak? Więc będzie taki apel do mieszkańców. My będziemy te rzeczy zbierać tutaj u siebie w gminie i jakoś z innymi samorządami sensowny transport, żeby też nie jechać z połową busika na wschód. Jakiś transport zorganizujemy, żeby to po prostu dowieźć. Więc no bardzo proszę i jednocześnie proszę o spokój, ponieważ te wszystkie dezinformacyjne przekazy, które do nas docierają, powodują tylko panikę. My jesteśmy na ten moment bezpieczni, niczego nam nie zabraknie. Nie zabraknie paliwa, pieniędzy w bankomatach, drożdży i papieru toaletowego pewnie też nie, więc na razie jesteśmy, uspokajajmy się nawzajem, bo jesteśmy bezpieczni, ale no, tak naprawdę kilkaset kilometrów od nas toczy się prawdziwa, regularna wojna i uważam, że na takie cierpienie nie powinniśmy być obojętni. Więc taki mój apel. Po pierwsze, jeżeli ktoś dysponuje takim miejscem, gdzie mógłby, tak, to jest na razie, my chcemy być przygotowani, żeby później ewentualnie móc się wiedzieć, do kogo się zwracać. Jeżeli ktoś ma takie miejsce, gdzie mógłby tymczasowo na kilka nocy przenocować tych ludzi, no to prosimy o zgłaszenie do nas, do urzędu, do pana Jurka Bańki. A z drugiej strony będą informacje, jeżeli ktoś miał ochotę się czymś podzielić, to są czekolady, baton energetyczny, nie wiem, jest soczki, kubki, jakieś dla dzieci, nie wiem, cukierki czy paluszki, coś, co można przechować i bezpiecznie przewieźć, no to tu u nas w urzędzie będziemy to zbierać ja tutaj też kontaktowałam się z panią Barbarą Zwierzyńską, ona bardzo chętnie w takie akcje się włącza, mam nadzieję, że Złotoria nam też pomoże i razem jakoś solidarnie uda nam się coś, przynajmniej jakąś namiastkę pomocy tam na wschód wysłać. Także tyle ode mnie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, zanim zamknę, pytam się, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś? Nie ma? Dziękuję bardzo. Zamykam 51. sesję Rady Gminy Zagrodno. Dobrze, dobrze.